Witam również panią przewodniczącą Rady Dzielnicy Pogórza. W punkcie 8, jeśli dobrze pamiętam porządek, damy pani głos z prośbą o sprawozdanie z działalności. Proszę państwa, otrzymaliście państwo proponowany porządek, zarówno porządek podstawowy, jak i aneks. Pani przewodnicząca Rady Dzielnicy prosi o głos. Zatem Jasiu, bardzo proszę. Szanowni państwo, w dniu dzisiejszym odbywa się teraz msza za spokój duszy świętej pańskiej Kazimierza Małkowskiego, na której uczestniczy koleżanka nasza Beata Lęgowska. O godzinie 12:30 odbędzie się pogrzeb na cmentarzu stałnickim, gdzie reprezentować miasto będzie pan prezydent Wojciech Szczurek. A ja chciałam państwu przed momentem, kiedy staniemy, aby uczcić chwilą ciszy pamięć pana Kazimierza, przeczytać parę informacji. Pan Kazimierz Małkowski, autor przewodników BDK, artykułów przybliżających piękno Gdyni, Kaszub, Pomorza, prezes Koła Starych Gdynian. Nagrodzony został medalem imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni. Urodził się w 1933 roku w Gdyni, ukończył Państwowe Gimnazjum Męskie, obecnie kontynuuje tradycję tego gimnazjum, drugie liceum ogólnokształcące. Był członkiem czwartej drużyny harcerskiej, tak zwanej czarnej czwórki. W czasie II wojny światowej był łącznikiem w tajnym chłopcu harcerze gdyńskim. Wykształcenie wyższe uzyskał z zakresu ideologii w 1956 roku w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Następnie związał swoją pracę zawodową z morzem, pracował w wielu firmach związanych z gospodarką morską, ale przez wiele lat również czynnie uczestniczył, propagując wiedzę i historię o naszym mieście. Był autorem książki, która w zasadzie powinna być na wszystkich naszych półkach, która powinna być obowiązkową lekturą każdego pasjonata naszego miasta, czyli Bedekera Gdyńskiego. Potem była rozszerzona wersja jako Bedeker Gdyński numerem drugim. Również wydawał artykuły Gdyńskie Wędrówki, które ukazywały się w Dzienniku Bałtyckim, jak również w innych czasopismach branżowych i regionalnych, pisał głównie o Gdyni, jak również o Morzu. W 1969 roku założył Koło Starych Gdyniach, do końca był jego prezesem. Poza takimi pasjami związanymi z Gdynią, również pełnił swoją społeczną i zawodową pracę w ochotniczym ratownictwa, może ciekło, jak to się wodno-ratnicze pogotowie ratunkowe, gdzie kształcił wielu ratowników, ponad 3000 ratowników przeszło po prostu przez jego ręce, gdzie tutaj był nauczycielem ich, jak również poorganizował służby inne ratownictwa morskiego. Szanowni państwo, to wielka postać dla naszego miasta. Dzisiaj żegnamy, dlatego proszę o powstanie na chwilę. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić projekt uchwały Rady
Państwo pamiętacie, w dniu 1 sierpnia w związku z kwestiami wprowadzającymi kodeks wyborczy, wszedł w życie kodeks wyborczy. Siłą rzeczy utraciły moc wszystkie ordynacje wyborcze, na podstawie których wcześniej Państwo dokonywaliście podziału zarówno na okręgi, jak i na obwody głosowania. W związku z tym zaszła potrzeba podjęcia uchwały o podziale miasta na okręgi wyborcze. Taką uchwałę Państwo podjęliście zgodnie z przepisami w ciągu 15 miesięcy. W ciągu 15 miesięcy podjęliście Państwo ją 27 czerwca tego roku i w okresie 3 miesięcy od dnia podjęcia tej uchwały, zgodnie z przepisem artykułu 14 ustawy przepisy wprowadzające, Rada Gminy dokona podziału gminy na całe obwody głosowania, o których mowa w artykule 12 ustawy kodeks wyborczy. Dla przypomnienia powiem tylko, że w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i w odrębnych obwodach głosowania. W dniu dzisiejszym będziecie Państwo podejmować decyzję o utworzeniu stałych obwodów głosowania. Rada Gminy dokonuje podziału w uchwale na wniosek prezydenta. Stałe obwody głosowania winien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców w uzasadnionych przypadkach mniej. Przedmiotowy projekt opiera się na podziale dokonanym przez Państwa 2 lata temu. Nie dokonujemy w nim żadnych zmian, a więc zarówno granice obwodów, jak i siedziby są takie same. Od tej pory Rada Miasta będzie decydowała o siedzibach Komisji Obwodowych. Jeśli Państwo macie pytania, jakieś bardzo chętnie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projekt do opiniowania przez Komisję Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa. Czy inne komisje w dniu dzisiejszym bądź wczoraj opiniowały? Zatem tylko jeden. Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Czy się ktoś wstrzymał? Nie. Był ktoś przeciwny? Projekt został przyjęty 24 głosami. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części przepisowej w ulicach Kutnicza i Pieskowa. Bardzo proszę o zaprezentowanie Pana Prezydenta Marka Sterczyka. Wysoka Rado, w przedkładanym projekcie uchwały proponujemy przystąpienie do sporządzenia planu, który był przewidziany w planie prac planistycznych, dyskutowanym w Radzie i akceptowanym mniej więcej rok temu, jednak na nieco późniejszy okres. W międzyczasie pojawiły się zdarzenia, których nie byliśmy w stanie wówczas przewidzieć, mianowicie po śladzie funkcjonującej w tym terenie drogi tak zwanej ulicy Cisowskiej. Kolej planuje w najbliższym czasie wybudować kolejny tor, a oznacza to de facto uniemożliwienie dojazdu i utrudnienie dojścia do nieruchomości, nielicznych co prawda, ale jednak zamieszkałych tam przez ludzi. Stąd potrzeba wcześniejszego przystąpienia do tego planu, tak ażeby zapewnić na ten czas, póki mieszkańcy tam żyjący będą chcieli kontynuować funkcję mieszkaniową, zapewnić im dojazd, a także żeby zapewnić komunikację pieszą między terenem stacji Dynia Cisowa, a obszarem ulicy Kutniczej, gdzie znajdują się mieszkania, w których mieszkańcy mogą chcieć podróżować, wykorzystując stację Cisowa, ale także gdzie znajdują się miejsca pracy, do których mogą dojeżdżać mieszkańcy innych dzielnic, dojeżdżając właśnie kolejką elektryczną do przystanku Cisowa. Także zorganizowanie tamtego ciągu komunikacyjnego, być może pieszego tylko, jest niezbędne. Ale niezbędne jest również zorganizowanie dojazdu kołowego do nieruchomości obecnie zamieszkałych, znajdujących się na tym terenie. Być może w wyniku studiów
i analiz dojdziemy do przekonania, że to może być jeden i ten sam teren, który te dwie funkcje będzie pełnić. W trakcie przedstawiania projektu uchwały radny Komisji Mieszkaniowej zrodził się wniosek, ażeby rozszerzyć zakres opracowania w stosunku do granic zaproponowanych w projekcie uchwały, w tym projekcie, który mają Państwo w materiałach, w sposób, który został już opisany rysunkiem, który dostaliście Państwo dzisiaj w ramach autopoprawki. Prosiłbym o zajrzenie do tej autopoprawki. Ten wydłużony kształt, który chcemy objąć planem, no zachowuje mniej więcej aktualność. To w dalszym ciągu jest taki rozciągający się ze wschodu na zachód wąski stosunkowo pas terenu, ale poszerzony o tereny kolejowe. Wniosek Komisji Gospodarki Mieszkaniowej dotyczył objęcia planem przecięcia terenu kolejowego z ulicą Piaskową. Natomiast wpłynął również w czasie pracy Rady nad tym projektem wniosek Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, który z kolei prosił o rozstrzygnięcie w drodze prac planistycznych losu działki o właśnie wskazywanej w tej chwili wskaźnikiem laserowym, działki gminnej znajdującej się w widełkach terenów kolejowych, trudno dostępnej, nie wiadomo jaki z nich będzie można zrobić użytek, ale w trakcie prac planistycznych będziemy starali się właśnie na to pytanie odpowiedzieć. Tak jak powiedziałem, trafiła do Państwa na stoły autopoprawka zawierająca zarówno ten nowy załącznik graficzny, jak i zaktualizowany tekst, który uwzględnia inny w tej sytuacji opis granic terenu tego planem, natomiast oczywiście treść uzasadnienia w części merytorycznej pozostaje niezmieniona. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo za prezentację. Prezydent, muszę wspomnieć, że Komisja Gospodarki Mieszkaniowej oceniała bardzo dużą opinię projektową. Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej. Dziękuję. I Komisja Strategii Polityki Gospodarczej. Opinia jest ogólnie pozytywna, 5 głosów za. Czy inne komisje oceniały, opiniowały ten projekt? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa koleżanek i kolegów radnych pragnie zabrać głos? Bardzo proszę Pan Radny Gospodarczy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałem powiedzieć, że aczkolwiek aktywność, zwłaszcza taka niespodziewana kolei, zawsze zaskakuje i niesie ze sobą pewne zagrożenia, tak w tym wypadku należy to ocenić bardzo pozytywnie, bo jak teraz Państwo radni pamiętacie, te planistyczne zajęcie się tym tematem miało nastąpić nieco później. Uważam, że z dużą korzyścią, zwłaszcza dla osób zainteresowanych tym dotarciem do ulicy Hutniczej, jest to, że plan zostanie przyspieszony. Ten problem jest problemem znany chyba wszystkim radnym z tego okręgu i rzeczywiście duża część osób frustruje się tym, że przystanek SKM Cisowa jest niepołączony komunikacyjnie z ulicą Hutniczą, więc warto widzieć tutaj te dwa aspekty. Jeden, o którym Pan Prezydent wspomniał, dalszych losów ulicy Cisowskiej, ale to jest taki problem ilościowo, bym powiedział, dosyć subtelny, choć ważny. Natomiast przy okazji dużo ważniejszy i dla dużego grona osób problem zostanie, mam nadzieję, mądrzej systemowo rozwiązany i to jest bardzo dobre. To jest bym powiedział największy plus tego wystąpienia w mojej ocenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Kończę dyskusję. Proszę o głosowanie. Kto jest za? W kwietniu tego roku, natomiast
oczywiście nie byłoby możliwe przeprowadzenie procedury w ciągu 5 miesięcy, gdyby nie była to procedura skrócona, gdyby to nie było powtórzenie części procedury w związku z postanowieniem nadzorczym wojewody, który poprzednią jakby wersję tego planu uchylił ze względu na stwierdzone przez niego, choć naszym zdaniem dyskusyjne, ale do niego należy ostateczne zdanie, stwierdzone naruszenie procedury, które polegało na tym, że Rada Miasta w ślad za prezydentem postanowiła uznać trafność pewnych uwag wniesionych przez obywateli. Te uwagi zostały naniesione, wprowadzone do planu. Natomiast przed uchwaleniem planu na sesji w tym kształcie zmienionym nie nastąpiło ponowne wyłożenie i to stało się podstawą do decyzji o uchyleniu planu i konieczności powtórzenia części decyzji. W tym planie procedowanie przebiegało oczywiście zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, może w szczególnie ostrożny sposób, żeby już tutaj się nie narazić na ponowne kłopoty. Projekt planu uzyskał wszystkie niezbędne opinie instytucji i uzgodnienia, co najważniejsze uzgodnienia instytucji uzgodniających i opinie tych, do których się zwracamy. Był wyłożony do publicznego wglądu między 23 lipca a 21 sierpnia. Odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Wpłynęły uwagi, w tym 14 uwag, w tym 13 w ustawowym terminie, jedna po terminie. Prezydent rozpatrywał te uwagi, ale one nie zostały w większości uwzględnione. Jedna została uwzględniona, 13 nie. Te, które były zgłaszane, koncentrowały się na kwestii uzyskania zgody na zabudowę na terenach, które z uwagi na liczne występujące na tym terenie uwarunkowania jest niemożliwa. Mamy tu, przypomnę, że to jest teren sąsiadujący bezpośrednio z lotniskiem, lotniskiem wojskowym działającym, lotniskiem, który będzie mogło też pełnić funkcję lotnictwa cywilnego, dla którego to lotniska zostały wyznaczone izofony tych poziomów hałasu, które są już szkodliwe dla mieszkańców, czy uciążliwe przynajmniej, i w tym pasie zabudowa jest niemożliwa. Mieszkańcy czy właściciele tych terenów mogli sobie z tego nie zdawać sprawy, stąd te ich wnioski, ale odpowiadamy, będziemy odpowiadać, że wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej w takim terenie byłoby ze szkodą dla mieszkańców i nie mogłyby tu powstać pełnowartościowe obiekty. To wynika właśnie zarówno z tej ochrony, czy przede wszystkim z tej ochrony przed hałasem, na bezpośrednim przedłużeniu pasa startowego również z ograniczeń wysokościowych. I stąd nie mogły być uwzględnione płynące od właścicieli tego terenu, którzy chcieliby się budować dokładnie zaraz jakby na końcu tego pasa. Byłoby to dla nich podwójnie niebezpieczne, już nie tylko ze względu na hałas, ale również ze względu na możliwość fizycznej kolizji statków powietrznych z ich budynkami. Podobnie wyglądała sprawa innych wniosków, innych mieszkańców, innych właścicieli, którzy z kolei chcieliby budować w terenach, na których na zabudowę nie pozwala albo Urząd Morski chroniący klif, który to Urząd Morski wyznaczył sposób obliczania terenu właśnie obowiązkowo wolnego od zabudowy poprzez odkładanie trzykrotnej wysokości klifu od jego tam korony. W tych obszarach nie można budować, ponieważ każda działalność budowlana w takim obszarze stwarza zagrożenie dla klifu, a Urząd Morski jako instytucja państwowa powołana do ochrony wybrzeża morskiego na takie działania się nie zgadza i my nie mamy władztwa, nie mamy żadnych podstaw prawnych,
ani powiedzmy sobie nawet moralnych, żeby się ubierać przy takiej zabudowie, która mogłaby znowu grozić katastrofą budowlaną, również stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Wreszcie niektóre wnioski o możliwość zabudowy musiały być odrzucone ze względu na sąsiedztwo z terenem zamkniętym, na którym oczywiście tajemnica wojskowa kryje, co się znajduje, ale to coś może wybuchnąć i strefy wybuchu są nam znane i też w tych strefach wybuchu nie można lokować budownictwa bez ryzykowania zdrowia i życia, ale tego nie wolno robić. Także te wnioski płynące od mieszkańców no, musiały być z przykrością negatywnie rozpatrzone. Stwierdzamy, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania i że kierunkowe, że wskazane tutaj szczegółowo sposoby użytkowania poszczególnych terenów zgodne są z kierunkowymi wyznaczeniami zawartymi w studium. Stąd przedstawiamy Państwu ten plan z prośbą o jego przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Projekt był oceniany dogłębnie na Komisji Mieszkaniowej. Poproszę o stanowisko. Komisja Rozwiedna. Komisji Gospodarki Komunalnej. Też dogłębnie. Dziękuję bardzo za dogłębność. I na strategii. Nie tylko dogłębnie, ale jednogłośnie. Za. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie wiem. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Czy był ktoś przeciwny? Dziękuję bardzo. 25 głosami przyjęliśmy tę uchwałę. Witam Beatę Małkowską. Dziękuję za reprezentowanie Rady Miasta i Samorządu w uroczystościach podstawowych. Dziękuję bardzo Waszą. Punkt 4.4. Plan działania na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Gdyni na lata do 2020. Bardzo proszę Pana Prezydenta, Pana Prezydenta o wiedzą i krótką prezentację potrzebnego materiału. Dziękuję bardzo. Miałem nadzieję na prawo na bardzo długie i dokładne przedstawienie. Nie, prośbę Polami. Dobrze. Zatem proszę Państwa, w związku z faktem przynależności Gdyni do porozumienia burmistrzów byliśmy zobligowani do opracowania takiego właśnie dokumentu planu działań na rzecz równoważenia energii na terenie miasta. Warto podkreślić, czy nawet trzeba bardzo mocno podkreślić, że te działania, które możemy prowadzić, mają dwa kierunki. Jeden kierunek, na którym w pełni odpowiadamy za efekty, to jest limitowanie zużycia energii, redukowanie produkowanego dwutlenku węgla w instytucjach i firmach bezpośrednio lub pośrednio związanych z samorządem. Tutaj możemy się podejmować bardzo precyzyjnych zobowiązań i tak ten program jest napisany. Drugi tor oddziaływań, działań to jest oddziaływanie na innych gospodarujących w mieście, będących posiadaczami budynków, będących posiadaczami środków transportu, których możemy zachęcać do pewnych działań, których możemy pociągać przykładem płynącym z naszych firm, ale których oczywiście nie możemy do niczego w tym zakresie zmuszać, ale również w związku z tym nie możemy się na zewnątrz zobowiązywać do jakichś wyników liczbowych, skonkretyzowanych w zakresie oszczędności energii czy redukcji produkcji CO2. A zatem w tych instytucjach, które są związane i zależne od samorządu, od woli samorządu, proponujemy kontynuację działań, które rozpoczynaliśmy jeszcze kilka lat temu, nie będąc członkami porozumienia burmistrzów i robiliśmy to z własnego przekonania, że warto takie działania podejmować, no bo warto ograniczać ilość zużywanej energii po to, żeby płacić mniejsze mniejsze opłaty za energię. Warto również ograniczać emisję CO2 po prostu po to, żeby oddychać powietrzem zawierającym mniej dwutlenku węgla, który jest jednoznacznie trujący.
Kontynuacja tych działań, a zaraz wymienię jakie to są działania, pozwala nam w perspektywie do roku 2020 wywiązać się z głównego zobowiązania członków Covenant of Mayors, czyli tego porozumienia burmistrzów, wywiązać się z zobowiązania osiągnięcia wyników redukcyjnych lepszych niż przyjęte dla całej Unii, tak zwane 3x20, czyli redukcja zużywanej energii o 20%, redukcja produkcji CO2 o 20% i zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii. Pozwala nam nawet dość znacząco przekroczyć tą założoną wielkość, ponieważ z tabel, które mogą Państwo znaleźć w tym obszernym materiale, wynika, że redukcja produkcji dwutlenku węgla w roku 2020 w stosunku do roku bazowego, czyli do roku 1999, przekroczy nawet 25%, a zobowiązanie było, żeby było trochę więcej niż 20%, czyli nawet 20,1 też już było spełnieniem. My tymczasem osiągamy ponad 25% redukcji. Zasadne będzie pytanie, jakim kosztem? Otóż nie proponujemy wydawania na to żadnych dodatkowych pieniędzy w stosunku do tego, co w kolejnych budżetach z roku na rok było przeznaczane na następujące działania. Wymiana taboru w naszych spółkach komunikacyjnych, czyli zakupy autobusów gazowych dla przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, zakupy lepszych autobusów spalinowych dla przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej, wreszcie przebudowa taboru przedsiębiorstwa komunikacji trolejbusowej i zwiększanie udziału trakcji trolejbusowej w ogólnej liczbie przewozów na terenie miasta. Następnie ograniczanie strat ciepła przesyłanego sieciami Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dalej eliminowanie nadmiaru emisji wskutek upłynnienia ruchu dzięki wprowadzeniu systemu sterowania ruchem TriStar. Im mniej hamowań, im mniej ruszeń, im bardziej płynny ruch, tym ta emisja jest mniejsza i efekt obliczony tutaj dla miasta mierzy się tysiącami ton CO2. Wreszcie może mniej efektywne liczbowo, ale bardzo ważne w zakresie kształtowania pewnych postaw, działania samorządu polegające na finansowym wspomaganiu stosowania indywidualnego w domach jednorodzinnych, indywidualnego stosowania odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu można tą energią wyprodukowaną przez samego siebie na swojej działce zastępować energię kupowaną z sieci, która w większości produkowana jest jednak wskutek spalania węgla, w sposób emisyjny. To też nie jest nic nowego, taki program działa już w tym roku, będzie działał w latach następnych. Mówiłaś, mieszkańcy chcący na swoim domu zamontować baterię słoneczną, chcący zastosować pompę ciepłą, będą mogli korzystać ze znaczącego dofinansowania, a także z instruktażu, pomocy takiej teoretycznej przy próbie budowy tego typu urządzeń na swoich terenach. Chcę powiedzieć, że mamy przygotowanych jakby w zanadrzu więcej działań, które mogą doprowadzić do jeszcze większej redukcji emisji CO2. Przypomnę, rok bazowy 144 tysiące. W tym programie zobowiązujemy się do zejścia do 109 tysięcy, a moglibyśmy nawet zejść do poziomu 100 tysięcy ton CO2 rocznie. Wymagałoby to jednak dodatkowych nakładów, których no, dzisiaj w sytuacji finansowej, ogólnej, znanej Państwu, byłoby może przedwczesne. Natomiast mając nadzieję, że w ciągu nadchodzących lat ta sytuacja będzie się poprawiać, będziemy mogli zwiększyć chociażby niektóre z tych programów, o których mówiłem, zwiększyć ich zakres ilościowo, na przykład zwiększyć ilość obiektów szkolnych objętych termomodernizacją, ale możemy też wprowadzić ewentualnie ze zgodą Rady inne projekty, o których dzisiaj nie mówię, bo w tym obszernym dokumencie
są jedynie zasygnalizowane, a nie szczegółowo omówione, po to, żeby zobowiązywać się tylko do tego, co jesteśmy naprawdę gotowi i pewni zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan prezydent przedstawiając uwzględnił również treść autopoprawki. Dostaliście państwo na stoły autopoprawkę również odnoszącą się do tego projektu uchwały. Tutaj muszę powiedzieć, że poprawka dotyczy tak naprawdę jednej rzeczy i potem są konsekwencje tej jednej rzeczy w kolejnych tabelach. Mianowicie w zestawie działań, które mamy zamiar wykonać, w zestawie działań, który się zaczyna od strony 63, już właśnie na stronie 63 w działaniu pierwszym wpisywaliśmy w wersji, którą państwo macie w tej książce, cenę czy koszt programu TriStar w całości dla całego Trójmiasta. No, błąd się wziął stąd, że utożsamiamy się z tym programem. To Gdynia jest miastem prowadzącym ten program dla całego Trójmiasta, ale jednak ta kwota tam wymieniona nie jest kwotą, która będzie wydatkowana na terenie miasta. To była kwota, która dotyczyła całego projektu w trzech miastach. W dodatku była to kwota kosztorysowa, natomiast po przetargu i ta ogólna kwota zmalała. No i oczywiście Gdynia ma tylko pewien swój udział na poziomie około 40% tego całego projektu. Stąd kwota, która tam się na stronie 63 znajdowała 84 miliony, zostaje zastąpiona kwotą 60 milionów. No i to potem musi być odpowiednio uwzględnione w tych sumujących to wszystko tabelkach. To jest jedna zmiana, której dotyczą aż dwie strony tej autopoprawki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Projekt był opiniowany stanowicie jak wcześniejsze przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Komunalnej i Strategii. Jednogłośnie pozytywnie. Czy inne komisje opiniowały? Nie widzę. Czy ktoś z państwa koleżanek i kolegów radnych ma ochotę zabrać głos? Bardzo proszę pana radny Marcin Bałek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. To, że nie musimy ponosić dodatkowych kosztów związanych z wdrażaniem tego programu, to tak naprawdę weryfikacja prawidłowych kierunków podejmowanych działań, które zostały ustalone już wcześniej. I to jest taki rodzaj paszport, to taki rodzaj paszportu energetycznego, który został przygotowany głównie jako jeden z formalnych wymogów aplikacji do programu Dynamo, który Gdynia wspólnie z kilkoma miastami zachodnioeuropejskimi wygrała. I w tym projekcie Dynamo, bo na marginesie można mi tutaj powiedzieć, Gdynia będzie pełniła jedną z głównych ról. Co więcej, Gdynia będzie w nim występowała jako, nie jako miasto uczące się, tylko jako miasto uczące inne miasta, jako miasto pokazujące zestaw dobrych praktyk, które mogą być realizowane, wdrażane w innych miastach. To też jest pewnego rodzaju cezura czasowa i możliwość spojrzenia na to, jaką ewolucję w naszym kraju niektóre miasta, takie jak Gdynia, przeszły. I to jest niezwykle istotne. Zaś jeśli chodzi o ten program, to warto wskazać, że porozumienie burmistrzów wciąż jest mało popularne wśród polskich miast. Myślę, że tutaj w pełnym tego słowa znaczeniu przystępujemy do takiej ekstraklasy energetycznej polskich miast, a temat energii czy polityki energetycznej na poziomie lokalnym to jest dopiero temat, który będzie nam mocno doskwierał w ciągu najbliższych lat w związku już chyba z trudną do zmiany polityką energetyczną i klimatyczną forsowaną w Unii Europejskiej i myślę, że z marzeniem o taniej energii możemy się pożegnać. I między innymi w tym kontekście ten program jest tak istotny, ważny i cenny. Dziękuję. I za komentarz Marcin, czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Ja się pani przewodnicząca Zielińska. Proszę państwa, oczywiście tak jak pan prezydent i kolega, który przede mną zachwalam, aby podjąć tą uchwałę, jest ona niezbędna do tego, aby w ogóle aplikować nie tylko o tym jednym programie, o którym mówił radny Nowak, ale wszystkich innych programach dotyczących białej energii, dotyczących oszczędzania energii. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
wpisało obowiązek posiadania takiego programu i dzięki temu będziemy mogli miasta, które nie podejmą tego, no będą przegrywały egzamin w konkursie o pieniądze zewnętrzne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są inne głosy w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. 25 jednogłośnie. Jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę. Bardzo proszę pana prezydenta o prezentację projektu ustalenia wspólnych zasad realizacji projektu inwestycji i pomerania z gminą Sopot i agencjami ekonomicznymi z Łódzka, Gdańska i Sopot. Bardzo proszę państwa. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, nie tylko z gminą Sopot, ale także z Gdańskim, Słupskiem, Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego, strefami ekonomicznymi Pomorską i Słupską oraz Agencją Rozwoju Pomorza. W zeszłym roku przystąpiliśmy do inicjatywy polegającej na tym, aby zjednoczyć siły w celu pozyskiwania inwestorów. Przedsięwzięcie to przewiduje określone działania na zlecenie inicjatorów. Zostało przygotowane opracowanie, analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego stworzone na potrzeby Agencji Rozwoju Pomorza. Komitet sterujący, którym kieruje marszałek województwa, ma przygotowywać programy, aplikacje mające na celu zaprezentowanie naszych możliwości poprzez szereg działań aktywności gospodarczej, takich jak Państwowe agencje związane z pozyskiwaniem inwestycji zagranicznych, placówki dyplomatyczne itp. Przywołam taki przykład jeden, który miał miejsce wcześniej, mianowicie w momencie, kiedy dramatycznie rozwijał się los Stoczni Gdynia. To pierwsze tego typu działanie polegające na propozycji przedstawienia oferty przygotowanej przez zarządcę kompensacji wymagało takiego ujednoliconego programu polegającego na tym, że w ambasadach państw bałtyckich były przedstawiane, były prowadzone prezentacje dotyczące potencjału ekonomicznego tego obszaru. Złożyło się tak, że teren stoczniowy znalazł nowy właściciel pośród rynku lokalnego, ale nigdy i nigdzie nie należy takich działań zaprzestawać. Tak więc są to konkretne przykłady, że na rynku gospodarczym i w sytuacji pewnych perturbacji, na które do przedsiębiorstwa, wielkopowierzchniowe przedsiębiorstwa napotykają i przy pozyskiwaniu nowych inwestorów, którzy w terenach otwartych, zielonych niejako mogliby budować swoją aktywność gospodarczą. Warto takie czynności zrobić i zgodziliśmy się, można powiedzieć, w całym województwie, żeby to przedsięwzięcie zrealizować. Jego przyrządowanie finansowe jest wszyte w projekt budżetu bieżącego roku, tak więc państwa jako radni już raz niejako tak awansem wyraźnie na podstawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 125 tysięcy w rozdziale 750, w rozdziale 75.065 jest wpisane. Dziękuję bardzo za prezentowanie. Projekt był opiniowany przez Komisję Strategii. Proszę o opinię. Opinię to głosie. Dziękuję bardzo. Czy inne komisje opiniowały, oceniały? Czy ktoś z państwa pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie wiem. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Projekt został przyjęty 25 głosami. Kolejny projekt to ustalenie wysokości stawek za opłatę zajęcia pasa drogowego. Bardzo proszę pana prezydenta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała określa zasady, także kategorie, grupy, podgrupy związane z naszym układaniem drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Stąd też rozdałem państwu na stoły taką tabelę porównawczą, bo właściwie ma stanowić kwintesencję tego, czym zajmujemy się, jeżeli chodzi o zajęcie pasa drogowego, a równocześnie stanowi porównanie, jakie stawki obowiązujące dla poszczególnych kategorii, jaką metodologię przyjęto w Sopocie i Gdańsku, czyli po sąsiedzku. Ta analiza tej tabeli wskazuje na to, że zaproponowane przez nas
rozwiązania są, uśredniając, podobne do naszych innych sąsiadów i także zróżnicowane w pewien sposób w zależności od tego, co się na danej nieruchomości dzieje i jaka to nieruchomość do tego zapasu zdrowotnego. Trochę statystyki, jeżeli chodzi o to, jaka to jest skala związana z czynnościami wykonywanymi przez służby miejskie realizujące naliczanie tych opłat, a jednocześnie udostępniające te tereny pasa drogowego, no to tak. W 2010 roku liczba wystawionych decyzji o zajęciu pasa drogowego wynosiła 942, w 2011 998, do września tego roku 740. Wpływy z tego tytułu kształtowały się następująco. W 2010 roku 176 tysięcy, w 2011 284, do września tego roku 205 tysięcy złotych. Oprócz zajęcia pasa drogowego incydentalnie, także pobieramy opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i tutaj jest technologia tego poboru troszeczkę inna, mianowicie to umieszczenie w pasie drogowym powoduje, że ten dochód jest coroczny, no bo to urządzenie nam funkcjonuje. Przyrosty w tym zakresie były następujące. W 2010 roku nowe opłaty 30 tysięcy, w 2011 54, w 2012 do września 42 tysiące złotych, łącznie zbieramy tego około 800 tysięcy złotych rocznie. Uchwała jest precyzyjnie odzwierciedlająca tą ustawę o drogach publicznych, czyli jej charakter i ta metodologia przelana później w tą zagregowaną tabelę wynika z przepisów ustawy o prawie o ruchu drogowym. Równocześnie traciłaby moc, jeżeli Państwo podjęli taką decyzję. Uchwała z 2004 roku, która to wcześniej regulowała, jak widać, już lekko zleżała, więc czas to zaktualizować i uzyskać przychody i opłaty porównywalne z kolegami z Gdańska i Sopotu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej. Dziękuję oraz przez Komisję Strategii. Marcinie. Opinia o tym. Dziękuję bardzo. Czy inne komisje oceniały? Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Bardzo proszę Pana radnego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Wprowadzając nowe stawki opłat zmieniające te z roku 2004, widzę pozytywną zmianę polegającą na scaleniu w wielu miejscach stawek, między innymi dotyczących lokalizacji punktów handlowo-usługowych we wszystkich kategoriach dróg. Jest to mniejsze rozdrobnienie stawek w poszczególnych rodzajach dróg, zatem upraszcza ich stosowanie. Zaniepokoił mnie jednak wzrost niektórych stawek sięgający 80, 100, 200%, czy nawet w przypadku tymczasowych punktów handlowo-usługowych średnio 250%. Opłaty te poprzednio wynosiły odpowiednio 20, 40, 60 groszy i złoty 20 w zależności od kategorii drogi, a w praktyce liczyły się te pierwsze stawki dla dróg gminnych i powiatowych, czyli 20 i 40 groszy. Obecnie jednolita stawka dla wszystkich kategorii dróg wynosi złoty 50. Handlowcy prowadzący handel z wolnej ręki są najsłabszymi ekonomicznie i w nich najbardziej uderza podwyżka. Tym bardziej, że wobec nich stosowana jest jeszcze opłata targowa. Wobec tego zapytuję Pana Prezydenta. Po pierwsze, w oparciu o jakie wskaźniki wprowadzono podwyżki, skoro inflacja w okresie od 2004 roku wyniosła średnio rocznie mniej niż 3%, to znaczy w okresie 8 lat można przyjąć 25%. Nadmieniam przy tym, że uchwała z 2004 roku zmieniająca poprzednie stawki nie wprowadzała tak drastycznych procentowo podwyżek. Po drugie, zapytuję, czy w przypadku handlowców ulicznych sprzedających z wolnej ręki można odstąpić od stosowania obydwu opłat jednocześnie, a stosować tylko jedną, to znaczy korzystniejszą dla miasta opłatę targową. Dziękuję. Proszę o spokój. Bardzo proszę, czy są jeszcze inne głosy w dyskusji, do pytania? Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
Przewodniczący, Szanowni Państwo, prowadzenie działalności handlowej czy inwestycyjnej czy gospodarczej w pasie drogowym jest sytuacją wyjątkową. Pas drogowy jest przestrzenią, która powinna być dedykowana prowadzeniu działalności takiej, jaka jest związana z planowaniem zagospodarowania przestrzennego bądź decyzją o warunkach zabudowy. Zajęcie, przypomnijmy, poruszamy się w przestrzeni pasa drogowego, które zostawia prawo drogowych, zostały wyznaczone jako ciąg komunikacyjny. Tak więc jeżeli mówimy o priorytetach, to jest priorytet umożliwienia funkcjonowania tej przestrzeni jako przestrzeni publicznej, otwartej, komunikacyjnej. W związku z powyższym opłaty za funkcjonowanie gmin są opłatami dotyczącymi sytuacji nadzwyczajnej. Przestrzenia do prowadzenia działalności gospodarczej jest przestrzenią tego dedykowana. Jeżeli spojrzymy na opłaty, które zostały zaproponowane, są opłatami, które, tak jak Pan Radny powiedział, wzrosły, ale są ujednolicone dla przestrzeni drogowej bez względu na to, jaka to jest droga w kategorii krajowej, wojewódzkiej, powiatowej czy gminnej, bo z punktu widzenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a w szczególności z punktu widzenia pieszego czy podróżującego komunikacją w inny sposób, jest to szykana, która utrudnia bądź uniemożliwia czasami, mamy takie przypadki, prawidłowe wykorzystanie przestrzeni, która ustawowo i w planie miejscowym jest dedykowana komunikacji. Przypominam, poruszamy się w przestrzeni pasowego. I odpowiedź na drugie pytanie. Ustawowo nie ma możliwości odstąpienia od pobierania podatków i opłat lokalnych przyjętych przez Radę Miasta. Opłata targowa jest opłatą związaną z prowadzeniem działalności. Opłata drogowa za zajęcie pasa drogowego jest związana z miejscem, w którym ta działalność jest prowadzona, czyli z tą lokalizacją, lokalizacją nietypową, nadzwyczajną, która powinna mieć charakter tymczasowy, doraźny, incydentalny, nie zaś stały, bo tak jak Mandel powtarzał, znajdujemy się w pasie drogowym, który jest przeznaczony do czego innego. Dziękuję bardzo. Czy są inne pytania? Zamykam dyskusję. Wstępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto był przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przez dwóch głosów przyjmujących uchwała została przyjęta przez Radę Miasta. Kolejna uchwała na ten cyklu problematyki nieruchomościowej 4.7. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w Królewicy Brukarskiej. Bardzo proszę o zaprezentowanie projektu uchwały kolejnego radnego Kamila. Bardzo proszę Kamilu o podejście i zaprezentowanie. Bardzo dziękuję. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy mieszkańcy. Chciałbym zaprezentować druk uchwały nr 4.7 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ulicy Brukarskiej. Jest to nieruchomość działka oznaczona numerem 433/7 o powierzchni, o niewielkiej powierzchni 116 metrów. Stanowi własność państwa kołodziejskich, a z wnioskiem o uregulowanie stanu prawnego wystąpił Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Obowiązuje tam, jak Państwo pamiętają, uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego rejonu dzielnicy od Górze Kaczy Dół, zgodnie z którym jest ona wydzielona pod publiczne place, ciągi piesze, pieszojezdne i rowerowe. Nabycie ma nastąpić na drodze umowy cywilnoprawnej, a właściciele wymienionej nieruchomości wyrazili zgodę na jej wykup przez gminę miasta Gdyni. Co bardzo ważne, należy tutaj dodać, ten wykup będzie się wiązał z tym, iż 2 października tego roku rusza modernizacja ulicy Brukarskiej poprzez utwardzenie jej w technologii płyt jon. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaprezentowanie. Projekt był opiniowany przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos w sprawie projektu uchwały dotyczącej ulicy Brukarskiej?
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Kolejny projekt to projekt druk 4.8 wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Hamrowej. Bardzo proszę o prezentację pana prezydenta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, choć mówimy tutaj w tej uchwale, czyli jest napisane, że dotyczy to ulicy Hamrowej, ale bardziej precyzyjnie można określić, że jest to ciąg obwodnicy Trójmiejskiej po zbiegu ulicy Hamrowej. W mieście mamy drogi krajowe, właściwie dzielące się na dwie kategorie, te, którymi administruje i zarządza i prowadzi eksploatację Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz pozostałe. W tej pierwszej grupie znajduje się obwodowa Trójmiejska oraz ciąg ulicy Morskiej od połączenia obwodowej Trójmiejskiej w kierunku Rumunii. Ta uchwała rekomenduje Państwu wyrażenie zgody na to, żebyśmy sprzedali Skarbowi Państwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tę niewielką działkę, robiąc porządek niejako u splotu ulicy Hamrowej, właściwie przejścia pod obwodową Trójmiejską. Przemysł, by treść tej uchwały 76 metrów kwadratowych do wykonania tej realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję za prezentację. Projekt był opiniowany analogicznie, jak wspomniał kolega przewodniczący, przez Komisję Mieszkaniową, Gospodarki Komunalnej i Komisji Strategii. Wszystkie te komisje wyraziły jednogłośne opinie pozytywne. Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos w sprawie projektu uchwały w sprawie nieruchomości przy ulicy Hamrowej? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Zawierania i realizacji umów dotyczących dzierżawy oraz
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Najpierw chciałbym zgłosić autopoprawkę, a mianowicie tu się wkradł błąd, mianowicie zniknął paragraf trzeci, jest paragraf pierwszy, drugi od razu czwarty i ta poprawka polega na tym, żeby czwórkę zamienić trójką i po prostu paragraf czwarty będzie paragrafem trzecim i na tym polega ta poprawka. Projekt uchwały, proszę Państwa, jest bardzo prosty, a mianowicie zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni przeprowadzenie kontroli prawidłowości działań organów wykonawczych Miasta Gdyni w zakresie zawierania i realizacji umów dotyczących dzierżawy oraz administrowania miejskimi kanałami targowymi w okresie od 16 maja 2008 roku do 1 sierpnia 2012 roku. I paragraf drugi. Wyniki kontroli Komisja Rewizyjna zobowiązana jest przedstawić Radzie Miasta w terminie do 31 marca 2013 roku. Proszę Państwa, Statut Miasta Gdyni w paragrafie 31 mówi, że Komisja Rewizyjna podejmuje działania na skutek swojej inicjatywy albo na skutek uchwały Rady Miasta. Także jest to tryb normalny procedowania z tej drugiej formuły. Postanowiliśmy skorzystać. Spółka Miejskie Hale Targowe S.A. od 1994 roku dzierżawi podziemia hali płaskiej i hali łukowej oraz administruje częścią płaską i łukową hali targowej. W 2008 roku była działalność tej spółki kontrolowana ze względu na to, że od 4 lat, czyli od 2004 roku zaprzestała płacenia dzierżawy miastu. Zastrzeżenia były również co do poziomu wykonywania zadań administracyjnych, jak i również prowadzenia dokumentacji, a również pobierania nienależnych opłat od kupców. Kontrola ta zakończyła się właśnie stwierdzeniem tych wielu nieprawidłowości. Natomiast projekt naszej uchwały to jest objęcie kontrolą czasu po kontroli NIK-owskiej. Zauważyliśmy, że niewiele się od tego czasu zmieniło. Spółka ta dalej nie płaciła należnych miastu dzierżaw. Te zaległości w tej chwili już wynoszą około miliona złotych. Także niewątpliwie jest to temat, który powinien Komisja Rewizyjna zbadać. Nasuwa się wiele pytań, które tutaj w uzasadnieniu już są wymienione. Ja chciałbym wrócić jeszcze na jedną szalenie istotną sprawę, a mianowicie wokół tego tematu narosło wiele plotek, wiele sugestii, że taka pobłażliwość władz miasta, która trwała 8 lat i doprowadziła do tego, że zaległości spółki wynoszą około miliona złotych, możliwa była tylko dlatego, że są powiązania bliskie, zresztą powiązania rodzinne prominentnego działacza politycznego samorządności, byłego radnego, byłego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, obecnie wyrządu wysokiego urzędnika miejskiego, z prezesem spółki Miejskie Hale Targowe. Proszę Państwa, styk, biznes, Rada Miasta jest to obszar taki bardzo drażliwy, w związku z tym powinniśmy bardzo dużo starań, żeby bardzo dokładnie tę sprawę rozpatrzeć. Powinniśmy, proszę Państwa, robić to w sposób transparentny i bardzo staranny. Bo jeżeli jakikolwiek cień zostanie jakiekolwiek niedomówienia będą się kładły cieniem na dobrym imieniu Rady Miasta. Dlatego bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały. Myślę, że on ma również pewien aspekt taki symboliczny, mianowicie każdy radny będzie mógł podnieść rękę w sprawie,
której finał ma doprowadzić do oczyszczenia z jakichś podejrzeń Rady Miasta. Ewentualnie, gdyby się potwierdziły jakieś nieprawidłowości, żeby można było je wypalić gorącym żelazem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za prezentację. Projekt był opiniowany przez Komisję Rewizyjną. Proszę o... Czy inne komisje zapoznały się, podjęły? Nie widzę. Kto z Państwa radnych pragnie zabrać głos? Proszę o... Proszę się. Bardzo proszę Pan. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Gości, Panowie Prezydenci. Pierwsza taka moja uwaga, jako członka Komisji Rewizyjnej, Pan Przewodniczący mógł obwieścić Wysokiej Radzie, że Komisja w sposób jednogłośny zaopiniowała ten wniosek negatywnie, gdyż ja odmówiłem głosowania w tej sprawie. Uważałem, że jest rzeczą niestosowną, żeby Komisja Rewizyjna zabierała głos w sprawie, która dotyczy tego, że nakłada się na Komisję Rewizyjną obowiązek wykonania pracy. No nie jest moim zdaniem dobrym tonie, żebyśmy jako Komisja Rewizyjna mówili, czy chcemy, czy nie chcemy robić coś, co nam nakaże Rada Miasta. I w związku z tym pozwoliłem sobie nie uczestniczyć w tym głosowaniu jako niestosownym. No wynik tego głosowania był taki, jak przedstawił Pan Przewodniczący. Druga sprawa, również jako członek Komisji Rewizyjnej, a nie wnioskodawca, chciałbym się z Państwem podzielić, to, że wniosek ten już odniósł daleko idący sukces, bo czy dzisiaj Rada Miasta podejmie uchwałę na tak, czy na nie, to i tak spowodowało to, że w dniu wczorajszym Komisja Rewizyjna po raz pierwszy na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zajęła się czymkolwiek innym niż budżetem miasta Gdyni. To duży sukces tego projektu i to dobrze, że w jakiejkolwiek formie będziemy procedować sprawę nieprawidłowości dotyczących hal targowych w Gdyni. Wnioskodawcy uważają, że formuła taka mocno sformalizowana byłaby lepsza. To pewnie byłaby, bo z racji na pełną transparentność i pewien wyraz woli ze strony Rady Miasta taka formuła byłaby lepsza. Pozostaje liczyć na to, że Komisja Rewizyjna w tym takim nieformalnym trybie będzie również dbała o to, żeby te prace były maksymalnie jawne i transparentne, żeby nie zaskakiwały poszczególnych radnych, członków Komisji Rewizyjnej tym, co się będzie w tym temacie działo. Więc, Szanowni Państwo, no, ja jako członek Komisji Rewizyjnej przedstawiam Państwu swoją pełną gotowość do wykonywania pracy dotyczącej tego projektu uchwały w tym trybie sformalizowanym. A jeśli takie woli nie będzie, no to mam nadzieję, że będziemy mogli na tym pracować Komisji Rewizyjnej w ten sposób nieformalny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie bardzo rozumiem, Tadeusz, tylko proszę o wyjaśnienie. Dlaczego definicja pojawia się definicja nieformalnego trybu? Nieformalnego, bo wywołanego w ten sposób projektem uchwały. Nieformalnego w ten sposób, że Komisja Rewizyjna z własnej woli będzie procedowała, a nie na podstawie obowiązku. Tak, dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa pragnie zabrać? Pan Radny Zygmunt Łukasiewicz. Bardzo proszę o podejście. Jako osoba organizująca pracę komisji, jednej z komisji branżowych, chciałbym się to dopełnić i zrozumieć, czy to jest tak, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej w jakiejkolwiek formie do tej pory utrudniał lub odrzucał wnioski któregokolwiek z członków komisji o zajęcie się tą sprawą. Gdyby tak było, to rzeczywiście uważam, że gdyby Rada Miasta uważała, że temat jest ważny i komisja powinna się nim zająć, a przewodniczący z takich czy innych powodów tego nie czyni, to rzeczywiście nakładanie tego obowiązku byłoby, wydaje się, uzasadnione. Jeśli jednak jest tak, że do tej pory nie było takiego wniosku, nikt z członków Komisji Rewizyjnej jakby nie zgłaszał takich propozycji do planu pracy tej komisji, no to oczywiście uważam, że naturalnym byłoby procedowanie w takim trybie, w jakim pracuje każda z komisji, w którym członkowie komisji proponują, czym ich zdaniem należałoby się zająć w ramach planu pracy komisji. I wydaje mi się, że jest dobrą praktyką, że tego typu wnioski są uwzględniane i realizowane. Jeśli jest inaczej, to ja osobiście bardzo chciałbym się o tym dowiedzieć, poprosić o informację, kto i kiedy składał ten wniosek i
czy przewodniczący go odrzucił, jak argumentując, to wtedy sytuacja na pewno radykalnie by się zmieniła. Jeśli nie, jeśli Rada już podjęła tę pracę, a nigdy wcześniej taki wniosek nie był składany, to oczywiście byłbym przeciwko takiemu trybowi. I wyraźnie też chciałbym podkreślić, że tryb pracy opisany przez pana przewodniczącego Szczemeta przed chwilą na pewno nie jest trybem nieformalnym. Jak ja rozumiem, jest normalnym trybem pracy komisji, która w ramach swojego posiedzenia zajmuje się zgłoszoną kwestią, dając możliwość zadawania pytań, udzielenia odpowiedzi. Odbywa się to w określonym miejscu, w określonej porze i z uczestnictwem wszystkich osób, które mają coś w tej sprawie do powiedzenia i do wyjaśnienia. Mam nadzieję, że pan radny Tadeusz Szczemet nie postrzega w takim razie wszystkich posiedzeń np. Komisji Gospodarki Komunalnej jako posiedzeń nieformalnych, ponieważ ich tematyka nie została narzucona przez Radę Miasta. Dziękuję bardzo. Na głos bardzo proszę pan radny Tadeusz Szczemet. Odpowiadając koledze Zygmuntowi z budżetu Gadowskiego, to może rzeczywiście wymiennie stosuje sformalizowana praca Komisji Rewizyjnej w tym obszarze, w tym sensie, że to jakby jest zobowiązana na podstawie tego projektu uchwały do przedstawienia wyników tych prac Rady Miasta Gdyni. W sposób ten, powiedzmy, drugi, normalny prac Komisji Rewizyjnej, ona takiego obowiązku nie ma i zrobi, co będzie chciała. To jest jedna z kilku istotnych różnic pomiędzy tym trybem pracy, jaki ty uważasz za najlepszy w tym wypadku, a jaki tutaj został zaproponowany w tym projekcie uchwały. Druga sprawa, do której się pozwoliłeś, do której się odnosiłeś, to czy taki wniosek był na komisji składany? Nie był na komisji taki wniosek składany przez żadnego z członków Komisji Rewizyjnej, niezależnie od jego przynależności politycznej. Ale jak rozumiem, z uzasadnienia wynika jakaś szczególność tej sprawy. Dlaczego w takim trybie, zdaniem wnioskodawców, ma być ta sprawa badana? No nie chcę powtarzać tego, co mówił przed chwilą radny przedstawiający ten projekt uchwały, no, że ta sprawa się po prostu czymś różni od takiego tak normalnego, bieżącego działania czy pracy komisji, którą swoją drogą w bardzo dobry sposób prowadzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do głosu prosi pan radny Maciej Sprawa, bardzo proszę Maciej. Szanowni Państwo, dlaczego byłoby istotne, żeby przystąpić do prac, czy żeby komisja rewizyjna przystępowała do pracy na podstawie tej uchwały, o której teraz mówimy? Otóż po pierwsze nadaje to pewną rangę temu postępowaniu, nadaje mu horyzont czasowy i obowiązek upublicznienia efektów i to są trzy cechy, które uchwała ma na procedowaniu komisji, że tak powiem, z własnej inicjatywy nie ma. Ja oczywiście bardzo szanuję deklarację pana przewodniczącego i w ogóle panu przewodniczącemu na słowo komisji wierzę i nie wiem, kupiłbym bez problemu używany samochód, czy nawet oddał córkę za żonę, choć różnica wieku była ogromna. Ale poza tutaj tymi kwestiami osobistymi jest też kwestia polityczna, tak? No nie da się ukryć, że i to nie ma u nas tego dobrego zwyczaju, że przewodniczącym komisji rewizyjnej jest członek opozycji. Przewodniczący komisji funkcjonuje w ramach jednego ugrupowania z osobami, których działalność mamy kontrolować. I może być tu poddawany różnego rodzaju naciskom, wreszcie po prostu może dojść do zmiany przewodniczącego i na przykład nowy przewodniczący już może nie wyrażać takiej woli procedowania z własnej inicjatywy. Zawarcie tego wszystkiego w uchwale Rady Miasta zabezpiecza nas tu przed wszelkimi ewentualnymi możliwymi tego rodzaju sprawami. Jest prosta, jasna sprawa, komisja bada temat. A dlaczego jest istotne, żeby zbadała temat? No ja byłem na wczorajszym posiedzeniu komisji rewizyjnej, choć nie jestem jej członkiem, niejako przypadkiem się o tym dowiedziałem. Zadałem szereg pytań i pojawił się szereg wątków, które wymagają dalszej pracy. No, po pierwsze, komisja podjęła pracę zupełnie bez zapoznania się i bez dostępu do dokumentów. Jeżeli mówimy o funkcji kontrolnej, o kontrolowaniu działań władzy wykonawczej, trudno za wystarczające źródło do tej kontroli uznać ustne wyjaśnienia samych osób zainteresowanych i kontrolowanych. Tych dokumentów, które należy uzyskać, jest sporo i może na koniec tytułem przykładu je przytoczę, jeżeli czas wystarczy. Natomiast
te ważne wątki, które już teraz się pojawiły, które należy wyjaśnić, to jest, powiedziałbym, 6 głównych wątków, czyli po pierwsze wątek odzyskania tego 1 000 000 złotych należnych miastu i tu nie uzyskaliśmy satysfakcjonujących wyjaśnień, to znaczy takich, które uspokajałyby, że jest duża szansa, żeby te środki odzyskać. To trzeba by zbadać. Po drugie, już pojawił się wątek pewnych, no może nie aż rozbieżności, a co najmniej różnych akcentów pomiędzy ustnymi wyjaśnieniami na komisji, a jedynym dokumentem, do którego akurat przypadkiem miałem dostęp, czyli protokołem pokontrolnym NIK-u. Na przykład w aspekcie przyczyny niewykonania umowy z RGO na szacowanie nakładów na hali targowej. W protokole pokontrolnym przyczyną tego była reorganizacja urzędu, która uniemożliwiła dostarczenie dokumentów. Na komisji usłyszeliśmy, że tych dokumentów po prostu nie dało się fizycznie udostępnić. Czy też kwestia kompensacji wzajemnych roszczeń. W protokole jest stwierdzone, że władze miasta przytaczały pewną zwłokę w egzekwowaniu długu spółki tym, że przygotowują się do wzajemnej kompensacji roszczeń. Na komisji usłyszeliśmy, że nie ma, na obecną chwilę nie było żadnych roszczeń spółki w stosunku do miasta, poza tymi potencjalnymi odwrot nakładów, ta sytuacja nie zaistniała, więc za bardzo nie ma czego wzajemnie kompensować, więc to by trzeba wyjaśnić. Po trzecie wątek okoliczności w ogóle zawarcia, no co tu dużo mówić, niekorzystnej dla miasta umowy, która poprzez bezwzględny wymóg zwrotu całości poniesionych nakładów, bez względu na okoliczności rozwiązania umowy, powodują, że de facto spółka jest zabezpieczona przed rozwiązaniem umowy, nawet gdyby poważnie nie wywiązywała się z obowiązków. No tu usłyszałem, że to były inne czasy i wtedy się tak inaczej o tych sprawach myślało, co też trudno uznać za wyjaśnienie wystarczające. Jest wątek, którego w ogóle nie poruszałem, bo właśnie nie było dokumentów, więc ciężko go było w sposób merytoryczny poruszyć, czyli ewentualnego wyjścia z umowy nie poprzez jej rozwiązanie, tylko przez złożenie wniosku upadłość spółki, która wydaje się trwale niezdolna do regulowania swoich zobowiązań wobec miasta. Wątek innych pozafinansowych, poza zaległościami finansowymi, wątpliwości w realizowaniu umowy przez spółkę, czy to w zakresie administracji, niby bezprawnego pobierania opłat bezumownych i tak dalej. I ostatni wątek, czyli ostatecznie po tych wszystkich kłopotach ze spółką nadania jej prawa weta, to znaczy stwierdzenia, że miasto nie podejmuje rozmów ze środowiskami kupieckimi na temat przyszłości hali, dopóki one się ze sobą nie dogadają, a czytaj w praktyce oznacza to, dopóki spółka nie zaakceptuje porozumienia tego, co proponuje reszta środowisk kupieckich, czyli mamy tak ogromny kłopot z pewnym kontrahentem, który nie wywiązuje się z umowy, jednocześnie tak go upodmiotawiamy, że od jego decyzji de facto zależy to, czy w ogóle podejmujemy rozmowy na temat przyszłości hal, czy nie. Tu z kolei uzyskałem odpowiedź, dlaczego nie można było wykluczyć z takich rozmów spółki, natomiast nadal nie padło, dlaczego uwzględniając ją w rozmowach dano jej aż taki mocny głos. Także tych dokumentów, do których powinniśmy uzyskać dostęp, to już nie przytoczę, bo czas mój się kończy. Jest ich na obecną chwilę 9 i jeżeli ktoś by jest zainteresowany, to chętnie poinformuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze pragnie zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pan Radny zostanie zabrać głos. Nawiązując do jednego z moich przedmówców odnośnie zwoływania komisji rewizyjnej, no ja skorzystałem z tego pierwszego jednego elementu i na mój wniosek komisja wczoraj została zwołana. Jeżeli chodzi o tematy, które poruszaliśmy wczoraj, rzeczywiście było to pierwsze spotkanie komisji rewizyjnej, trwało ponad 2 godziny, a w związku z tym mieliśmy o czym mówić rzeczywiście. Wywiązało się kilka wątków. Trudno, żeby przy tej wielkim temacie posłużyć się od razu pełną dokumentacją, którą sobie członkowi komisji zażyczą. Zadeklarowałem z mojej strony, że w ciągu 7 dni proszę o wszystkie informacje od członków komisji o potrzebach przygotowania odpowiednich dokumentów i następne posiedzenie komisji zwołaliśmy na 16 października, godzina 16. Jednocześnie chciałbym poinformować, że wszystkie poruszane tematy na sesjach są jawne, na komisjach również. Nie mogę tego zrozumieć, jak tutaj ktoś zarzuca, że możemy coś zaniechać, możemy czegoś nie dokończyć. Rozpoczęliśmy kontrolę i ją zakończymy i oczywiście przedstawimy wnioski, bo taki jest nasz obowiązek. Nie rozumiem takiego stwierdzenia, że coś tu może nam gdzieś umknąć. Wszystkie posiedzenia są jawne. Wczoraj pracowaliśmy przy kilku kamerach. Nie przeszkadzało nam to. Na kolejne posiedzenie komisji również zapraszam wszystkich chętnych. Jeżeli temat nie zostanie wyczerpany, to już oczywiście będziemy procedować dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Radny w trybie. Bogdan Rzeki. Nie?
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, ja tutaj pierwsza sprawa to odnośnie trybu, bo tutaj radny Zmuda Trzewiatowski miał zastrzeżenia. Statut miasta Gdyni mówi, że zadania kontrolne komisja podejmuje z własnej inicjatywy lub na podstawie uchwały Rady Miasta. To są równorzędne, to jest tryb normalny, wcale nie jest nic nadzwyczajnego. Mogę taką uzasadnienie. Ale ten skrypt tak normalny, że nie trzeba go uzasadnić, bo on jest po prostu normalny, nie jest nadzwyczajny, który wymaga uzasadnienia. Natomiast mam pewne wątpliwości co do tego trybu, jaki został zastosowany, bo podjęcie działań kontrolnych przez przewodniczącego na skutek złożenia projektu uchwały odnośnie zobowiązania Komisji Rewizyjnej do podjęcia działań kontrolnych jest dziwnym trybem. Na tryb działania z własnej inicjatywy pan przewodniczący miał bardzo dużo czasu, bo kwestia problemu i z spółką miejskich aleków skarbowych się toczy od co najmniej 8 lat i można było zauważyć, że są tam nieprawidłowości, można było się zapoznać z raportem NIK-u, można było słuchać kupców. Także to wszystko można było zrobić. I dlaczego to zrobiono w przeddzień uchwały, którą mieliśmy przegłosować, zupełnie nie rozumiem. Dlaczego pan przewodniczący prasie udziela wywiadu, w którym mówi, że komisja już pracuje na ten temat. To jest wywiad z 21, jeżeli wczoraj się zebrała po raz pierwszy. Też nie rozumiem. Także tak to wygląda. Jeszcze tutaj miałem coś zanotowane i nie mogę się przeczytać. Zaraz o powagę. Także zaraz się skupię i zaraz sobie przypomnę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo proszę pan radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam okazję być radnym miasta już od 6 lat. Przez pierwsze 4 lata uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, której przewodniczący był radny Stanisław Borski. I przypominam sobie, że przy każdej okazji, kiedy był problem, który wymagał poruszania dotyczący spraw komisji, był faktycznie głęboko poruszany. Nigdy nie byłem świadkiem sytuacji, kiedy pan przewodniczący Borski nie chciał tym tematem się zająć. Ja rozumiem, że na posiedzeniach, dotychczasowych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej ani razu nie padło jakiekolwiek wnioski w tej sprawie. Rozumiem, że radny Bogdan Szynantowski wspominał o tym problemie. Faktycznie ten problem jest, ale to problemów jest bardzo dużo. Problemu, którym Komisja Rewizyjna mogłaby się zająć. Myślę, że w tej chwili wszyscy mamy tą świadomość i ja jako radny, jako również członek Komisji Rewizyjnej jestem pełni świadomy i przekonany, że ze swojego zobowiązania pan przewodniczący Stanisław Polski na pewno się wywiąże i na pewno będzie mieli bardzo wnikliwe sprawozdanie z tych prac, niezależnie czy będzie to tryb narzucony przez Radę Miasta, czy będzie podjęta ta inicjatywa właśnie przez pana przewodniczącego Polskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Tadeusza. Dziękuję. Ponieważ tutaj padają takie sformułowania, ale kropki nad i, że będzie jakieś sprawozdanie, zostanie ono przedstawione, tylko tak nie słyszę komu, kiedy. Ja po prostu proszę gorąco pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o stanięcie tutaj i oświadczenie, że takie sprawozdanie zostanie przygotowane, przedstawione Wysokiej Radzie i w jakimś terminie. No powiedzmy, żebyśmy się w tej kadencji zmieścili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Udało mi się odcyfrować zapiski. Bardzo
chciałem wytłumaczyć subtelną różnicę. Statut miasta Gdyni mówi o tym, że komisja rewizyjna powinna przedstawić wnioski. Nasz projekt mówi o tym, że komisja rewizyjna powinna przedstawić wyniki kontroli, a to jest właśnie, jak mówiłem, subtelna różnica bardzo istotna w tym momencie, bo wyniki kontroli to jest rodzaj materiału dość obszernego, na podstawie którego każdy radny będzie mógł wyciągnąć swoje własne wnioski. Natomiast wnioski to wiadomo, to już jest coś konkretnego, co wymyśliła sobie komisja. Także jest to różnica i ja bym chciał podkreślić, że ten paragraf drugi jest bardzo istotny. Cieszymy się, że paragraf pierwszy już się dzieje i ja wierzę, że pan radny Borski, tak jak tutaj rekomendował kolega Bartosz Bartoszewicz, wykona swoje zadania pierwszorzędnie. Natomiast rzeczywiście paragraf drugi jest bardzo istotny ze względu chociażby na tą niemiłą atmosferę, która powstała, a która w jakiś sposób wiąże się z Radą Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan przewodniczący? Przepraszam. No to jeszcze pan radny Korała. Ja chciałbym się przyłączyć do wszelkich superlatyw, jakie tu pod adresem pana przewodniczącego radny Bartoszewicz mówił. Mam to samo doświadczenie pracy w komisji, ale jeszcze raz chciałem podkreślić, być może to, nie wiem, zbyt starałem się metaforycznie, więc nie było to jasne powiedziane. Mam pełne zaufanie do szczerości i osobistych intencji pana przewodniczącego, natomiast no, sytuacja, powiedzmy, i ordynacja wyborcza, i specyficzny system polityczny gdyński powoduje, że gdyby tak się trafiło, że w toku kontroli dojdziemy do jakichś nieprawidłowości, a nie możemy przystępować do kontroli z góry zakładając, że nie dojdziemy, bo wtedy ona w ogóle nie brzmiała sensu. Musimy taką wykłaność dopuścić, że i tak się może zdarzyć. No więc gdyby tak się zdarzyło, to możemy postawić pana przewodniczącego w sytuacji wyboru niemalże heroicznego, to znaczy albo dochowania wierności swojemu osobistemu przyrzeczeniu, albo popełnienia śmierci politycznej, a takiego heroizmu nie możemy od nikogo wymagać. Plus wreszcie. Zwracam uwagę, że bez sensu dywagacji. Dobrze, to proszę pana przewodniczącego, żeby polityczny system polityczny w Radzie Miasta Proszę o zawarcie wniosku. Jak rozumiem, ten czas doliczony. Otóż to po pierwsze, a po drugie wreszcie nikt nie może zagwarantować, że nie dojdzie do zmiany na stanowisku przewodniczącego komisji rewizyjnej, co jest oczywiście zgodne z regulaminem i z wszelkimi zasadami działania, więc zatwierdzając uchwałę, która nadaje pewien czas określonej kontroli, tak, i która daje obowiązek sprawozdania, wyczyszczamy ten cały temat. Ja mówię oczywiście o sprawach potencjalnych, które na 99% nie zajdą, ale po co zostawiać ten wątek pewnej wątpliwości, tak to sprawa będzie jasna, klarowna i wszyscy będziemy spokojni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni goście. Wczoraj te dwie godziny, kiedy rozmawialiśmy w zasadzie o wielu wątkach sprawy, którą zaczynamy kontrolować, rzeczywiście zakres pytań na dzień wczorajszy się wyczerpał. W związku z tym uważam, że czas tej kontroli, widzę go wcale nie tak odlegle. Dokumenty, które państwo zażądaliście, oczywiście są jawne, nie są tajne, w każdej chwili dostępne na stronie Gdynia. Także troszeczkę się dziwię, że ta wersja papierowa ma inną wartość jak wersja, która jest wersja elektroniczna ogólnodostępna. Będziemy oczywiście spełniać wszystkie warunki. Ja to deklaruję jako przewodniczący tej komisji, że wszystkie żądania członków komisji zostaną wyjaśnione. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. W związku z tym jeszcze raz, jeżeli taka deklaracja jest tutaj państwu potrzebna, to ja ją deklaruję, że wszystkie sprawy do końca zostaną wyjaśnione zgodnie ze statutem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są głosy w dyskusji? Pan radny Marcin. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Ja miałem przyjemność uczestniczyć w posiedzeniu wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Rzeczywiście temat rozpoczęliśmy. To nie jest tak, że zaczęliśmy i skończymy na jednym posiedzeniu. Zresztą liczba pytań i liczba gości, których wczoraj Pan Przewodniczący zaprosił, wskazuje na bardzo poważne i kompleksowe potraktowanie tematu. Również fakt wysokiej aktywności kolegi Marcina Chorały, który został nazwany co prawda przez Tadeusza nie członkiem komisji, nazwał może go trochę inaczej, bo takie zero-jedynkowe sformułowanie, wskazuje na to, że komisja jest bardzo otwarta i będzie te prace kontynuować z otwartą przyłbicą. Zaś jeśli chodzi o rejestrację pracy komisji i jej wniosków, to poza wszystkim jest również bilet informacyjny Rady Miasta, gdzie każdy z nas może sobie pewne rzeczy przeczytać. Poza tym protokół pokontrolny NIK-u jest na stronach miasta. Każdy, kto chce, nie tylko radny, może sobie przeczytać, może sobie go wydrukować, czy może sobie go w wersji elektronicznej zachować. I to są rzeczy, które są oczywiste i które dla każdego, kto jest w Radzie Miasta, są podstawowym abecadłem i podstawowym narzędziem pracy. Ja mimo wszystko jeszcze na koniec chciałem zwrócić uwagę na inny aspekt. Drogi Bogdanie, nie przenośmy terminologii sejmowej na tę salę. Odnoszę się do Twojej pierwszej wypowiedzi, a więc tu podejrzenia, insynuacje, wypalanie gorącym żelazem. Drodzy Państwo, zostaliśmy wybrani przez Gdynia i proponuję, byśmy się tego trzymali. Nie róbmy wokół tego wielkiej polityki, bo to naprawdę nie ma sensu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę kolejnych zgłoszeń, zatem kończą dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały o przyjęciu projektu o tytule Zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości działań organów w zakresie zawierania i rozwiązywania umów dotyczących ciężaru hali targowej. Proszę o podniesienie ręki. 6 osób za. Kto jest przeciwny? Czy się ktoś wstrzymał? Projekt został odrzucony. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt, druk 412, zmiana uchwały nr 227 z 6 grudnia 2010 w sprawie powołania Stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni. Bardzo proszę o zaprezentowanie projektu przez radnego Łukasza Cichowskiego. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Uchwała jest dość prosta i banalna. Ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni powołuje się radna Mirosława Król. Państwa radna Mirosława Król podczas spotkań z wyborcami wielokrotnie odbierała sygnał, że powinna wejść w skład Komisji Rewizyjnej. Jej wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami, praktyczna znajomość zasad ekonomii, mechanizmów rządzących rynkiem na pewno w znacznym stopniu przyda się komisji, będzie jej funkcjonował merytoryczny. Statut Miasta Gdyni paragraf 2.3 określa górną liczbę członków komisji liczbą 8, więc rozszerzenie składu nie naruszy żadnych przepisów. Punkt jeszcze tego samego paragrafu mówi również, że do komisji stałej radni zgłaszają się według własnego uznania. Tak więc w statucie nie możemy przeciwwskazać, żeby rozszerzyć skład Komisji Rewizyjnej. Jest oczywiście ten słynny wzór przedstawiony na poprzedniej sesji przez panią przewodniczącą Cielińską, z którego wynika, że naszemu klubowi przypada bodajże z tego co pamiętam 1,14 radnego komisji. No, nie można tego wzoru traktować poważnie, choćby z tego powodu, że jest traktowany wybiórczo tylko do tej jednej komisji. Bo ja oczywiście matematykę na to jestem gorszy od pani przewodniczącej. Natomiast moim humanistycznym rozumem obliczyłem sobie, że jeśli opozycja na całości liczy sobie 25% składu całej Rady, to w 4-osobowym prezydium na przykład z prostych wyliczeń wynika, że powinny znaleźć jeden do 6 przedstawicieli. To samo w komisjach, nie licząc komisji budżetowej, która jest montowana w sposób specyficzny. Jest 10 komisji, 25% z 10 to 2,5. Bo to teraz o tym mamy dyskutować, czy dwoma komisjami powinniśmy kierować, czy trzeba, no nawet zakładając, że tylko dwoma, to i tak również tutaj ten wzór no, jakoś nie ma zastosowania. Bo ja chciałbym bardzo poznać ten taki wzór, który jest stosowany przy różnych, przy pochodzeniu innych funkcji w
magiczny wzrost, z którego zawsze wychodzi, że dla opozycji jest 0, a dla samorządności 100%. Oczywiście to jest kwestia pewnych standardów. No, radny Wołaj przed chwilą powiedział, że żeby nie przenosić standardów z Sejmu, tam jest tylko awantura. To jest jak... No dobrze, no, nie cytuję dokładnie. Pan też nie mógłby zapomnieć. W każdym razie szkoda, że czasami te standardy Sejmu nie są przenoszone, bo naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby jakieś ugrupowanie, które wygrywa wybory, to samodzielnie, czy zwykle w koalicji, no jakby traktowało funkcje, wszystkie funkcje w parlamencie jako taki łuk, który trzeba zawłosić w 100% dla siebie, no to by naprawdę nie przeszło i naprawdę czasami warto sięgnąć do tych sejmowych standardów. Jeszcze chciałem się odnieść, bo na poprzedniej sesji radny Brutel powiedział, że nawet byłby skłonny zagłosować za przyjęciem Bogdana Szczepanowskiego do komisji rewizyjnej, ale czułby się niezręcznie wobec mnie, gdyż wcześniej głosował przeciwko mojemu wstąpieniu w tej komisji. No ja w imieniu Bogdana i swoim publicznie deklarujemy, że naprawdę nie czujemy żalu, wybaczamy i naprawdę w pełni będzie nam to zrekompensowane, jeśli Państwo przyjmiecie do komisji radną Mirosławę Król. No i to się takie odpowiedzenie do trzech razy sztuka, może tym razem się uda. Gorąco do tego zachęcam. Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa. Przyjmie komisja oceniała ten projekt. Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 6 osób. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Ktoś wstrzymał się od głosu? Projekt został odrzucony 18 głosami. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy część porządku ustawową. Przystępujemy do aneksu. Bardzo proszę o przewodniczenie. Szanowni Państwo, w aneksie mamy uchwał. Pierwsze dwie dotyczą budżetu miasta. Proszę pana skarbnika o przedstawienie zmian w uchwalonym budżecie na rok 2012. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, bardzo proszę Wysoką Radę o uchwalenie następujących zmian w budżecie miasta Gdyni na 2012 rok. W części dochodowej miasta, która została przedstawiona w punkcie rzymskim trzecim, proszę o zwiększenie dochodów miasta o kwotę 1 479 502 zł z tytułu zawartych umów i porozumień, które miasto wiedzie już od jakiegoś czasu i które w sposób bezpośredni właśnie powodują przyjęcie określonych kwot. Wszystkie one mają absolutnie swoje kontynuum, stąd też myślę, że bez większych zastrzeżeń można uznać to za pewien etap zwiększania budżetu. W części związanej z przychodami proszę o zwiększenie ich wykorzystania w kwocie 2 474 632 zł, a powodem tego jest część piąta druku, a mianowicie zwiększenie wydatków na kwotę łączną 3 954 134 zł, na które składają się wydatki właśnie proponowane jako druga strona budżetowa przyjętych dochodów oraz dwie pozycje, o których chciałbym powiedzieć dłużej, a mianowicie są to dwie pozycje wynikające z bieżących zobowiązań miasta, a mianowicie pierwsza z nich to już dość tradycyjne zwiększenie kwot związanych z subwencją oświatową w wysokości 2 410 000 zł, a które wynikają oczywiście z problemów finansowania całości edukacji, w tym części szkół publicznych i niepublicznych, o których rozmawiamy już od jakiegoś czasu, oraz 200 000 zł na remonty związane z przystosowaniami mieszkań w mieście. Równocześnie bardzo proszę o to, aby Wysoka
Rada zaakceptowała zmiany w strukturze budżetu na wniosek jednostek wojewódzkich miasta, gdzie to był również jednej dzielnicy, która pragnie uwolnić sposób wydatkowania tych środków. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie druku. Dziękuję bardzo. Na tym projekcie uchwały pracowała komisja. Proszę o opinię Komisji Zdrowia. Gospodarki Mieszkaniowej. Gospodarki Komunalnej. Komisja Kultury. Komisja Oświaty. Komisja Strategii Polityki Gospodarczej. Nie jednogłośnie pozytywna, cztery głosy. Pięć, przepraszam. Komisja Zamówień Lokalnych i Bezpieczeństwa. Opinia pozytywna. Komisja Sportu również opiniowała pozytywnie. W dzisiejszym Komisja Budżetowa również jednogłośnie opiniowała pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały przewodniczącego? Dziękuję bardzo. Konsekwencją tej uchwały jest uchwała w sprawie zmiany wieloletniej programu finansowej. Również proszę pana prawnika o przedstawienie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, jak już wielokrotnie procedowaliśmy zmiany budżetowe, to wszyscy doskonale wiemy, że konsekwencją przyjętych zmian jest konieczność wpisania do wieloletniej prognozy finansowej odpowiednio we wzroście dochodów, przychodów oraz wydatków, o co bardzo proszę. Te zmiany są na szczęście na wartościach tak niewielkie, że nie powodują żadnych zmian w wartościach zadłużeniowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Opinie komisji, wszystkie, które opanowane są również pozytywne, w tym komisji budżetowej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? I widzę, przejdziemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniego finansowego? Jeszcze pięć jednogłośnie. Dziękuję. I teraz przekażę mikrofon do Andrzeja i do pana Bena. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały aneksu to zmiana uchwały w sprawie rozwoju utrzymania systemu porządku na terenie zaskarżeni. Bardzo proszę pana radną Majkę o przedstawienie nam projektu. Panowie prezydenci, panie przewodniczący, szanowna rado, chciałabym zaprezentować projekt uchwały, zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni. Państwo także mają u siebie projekt poprawki do tej uchwały, więc bardzo bym prosiła, żebyście Państwo na ten projekt poprawki zerknęli. W dniu 29 sierpnia uchwałą Rady Miasta Gdynia przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni. W trakcie głosowania tej uchwały radni zgłosili szereg uwag dotyczących kwestii utrzymania zwierząt domowych, w szczególności psów. I w wyniku spotkania, analizy złożonych uwag proponuje się dokonanie zmian w 16 paragrafie ustęp 1 i ustęp 3 regulaminu w taki sposób, aby doprecyzować następujące kwestie, takie jak wymagania w zakresie utrzymania psa na nieruchomościach wspólnych, tutaj chodzi o ogrody mieszkalne, obowiązek oznakowania nieruchomości o obecności psa, domki jednorodzinne, wielorodzinne posesje, zwolnienie z obowiązku nakładania kagańca szczeniakowi do 6 miesiąca życia oraz obowiązki w zakresie zwalniania psa ze smyczy. I ostatni punkt, zasady wprowadzenia psów asystujących i psów przewodników na plaże i kąpieliska. W projekcie poprawki, szanowni Państwo, jest wykreślony w paragrafie 16 w punkcie B w ustępie drugim wykreślono zdanie obowiązek prowadzenia psa w kagańcu nie dotyczy osoby utrzymującej szczenie wieku do 6 miesiąca życia. Natomiast poprawka by dopisywała punkt w punkcie D Państwo widzą ustęp 6, którą nadaje się treść.
Obowiązki określone w ustępie 3 i 4 nie dotyczą oznakowanych psów, przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych, a także szczeniom w wieku do 6 miesiąca życia, jeżeli osoba otrzymująca psa posiada dokument potwierdzający jego wiek. Proszę Szanowną Radę o przyjęcie uchwały w ramach projektu. Dziękuję bardzo. Komisja uchwała Komisja Strategii Polityki Gospodarczej jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Radna Beata Szabrój. Bardzo się cieszę z poprawki, która dotyczy psów osób niepełnosprawnych, psów asystujących, które dzięki tej zmianie w regulaminie będą mogły towarzyszyć swoim właścicielom na plażach miejskich. Moim zdaniem jest to bardzo ważne, bo to osoby niepełnosprawne naprawdę otwiera przestrzeń miejską na ich potrzeby i na możliwość korzystania tak samo jak my z uciech plażowania, szczególnie nadmorskiego miasta. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja z kolei chciałbym zwrócić uwagę na inną poprawkę. Bardzo chciałbym Państwa serdecznie zachęcić, żeby ją przegłosować, a mianowicie chodzi o te szczenięta, które zwalniamy z noszenia kagańca. Dlaczego ja zwracam na to uwagę? No, dlatego, że w poprzedniej kadencji ta poprawka również była zgłaszana, ale niestety kolega Bartosz Bartoszewicz wystąpił ze słynną poradą, którą przedstawił apokaliptyczną wizję wielkich szczeniąt z wielkimi mlecznymi zębami. W związku z tym przy tym wszystkim był tak autentycznie wystraszony i przez to sugestywny, że żaden z radnych samorządności, wydawałoby się słuszną poprawką, ręki nie podniósł. Proszę Państwa, nie bójcie się szczeniąt, szczenięta nie są groźne, one tylko tak przerażająco wyglądają. Dziękuję. Dotyczące po pierwsze zasadności limitowania, po drugie narzędzi, które limitowanie dotyczące odpadów zmieszanych będzie kontrolowało. Przypomnę, że konstrukcja ówczesna, od której powinien się odejść, bo udało się znaleźć uzasadnienie dla takiego działania, konstrukcja przewidywała, że odpady zmieszane będziemy limitować do 30 litrów na osobę w gospodarstwie domowym. Oczywiście pomijam tę całą technologię kategoryzowania tych gospodarstw, a odpady surowcowe oddawane przez mieszkańca będziemy odbierać w ilości bez ograniczenia. Wówczas już sygnalizowaliśmy, że ten limit 30 litrów jest limitem z dużym zapasem, choć wywoływał pytanie, co jeżeli ten limit zostanie przekroczony, to musiałoby być, było proponowane dodatkowe dość uciążliwe działania polegające na odbiorze tego w ramach trybu opłaty dodatkowej, dodatkowego pojemnika, no i całe mierzenie, czy w pojemniku, który stoi na podwórzu 30 litrów,
tych odpadów jest na osobę, czy też więcej, ile tych osób w tej rodzinie te odpady czy w gospodarstwie domowym zbierały i tak dalej. Przywołałem tę dyskusję, ponieważ Państwo sugerowały środowiska pracujące nad tym, od przewoźników z jednej strony do spółdzielni mieszkaniowej czy zarządców administracji z drugiej strony, żeby szukać, czy się da z tym coś zrobić, tym bardziej, że ta pojemność limitowa, ten górny pułap był, jak wskazywaliśmy, też istotnie przeszacowany, tak więc przekroczenie tej bariery byłoby wątpliwe, a z kolei trzeba było wybudować scenariusz zachowania, jeżeli by taka bariera była przekroczona. Nie tylko Gdynia, nie tylko Pomorze, nie tylko Trójmiasto zadawało w tym zakresie pytania. Pojawiły się próby odpowiedzi na te zagadnienia. Także w polemikach, ale w merytorycznych polemikach związanych z interpelacjami skierowanymi do Ministra Ochrony Środowiska i konkluzja tego naszego monitoringu, całej debaty w tym zakresie pozwala na przyjęcie takiej oto tezy, że niewskazywanie tego limitu jest dopuszczalnym rozwiązaniem w zapisie tego regulaminu, ponieważ ja wskazywałem wówczas, że ustawa nakłada na nas dość silny korset, w którym my pewne zapisy musimy umieszczać, na przykład jeszcze przed nami dyskusja na temat i debata Państwa na temat klucza, według którego się będzie określało wysokość opłaty nałożonej na mieszkańca, tam te wersje pośrednie, które były rekomendowane na dyskusjach, wielki znak zapytania. Tak więc mamy z jednej strony korset tej ustawy, którego Ministerstwo Ochrony Środowiska stwierdza, że te ilości odpadów różnie będą się kształtowały. Z drugiej strony mamy już pewien pogląd, który wskazuje na to, że nie musimy wpisywać tej kwoty, tych 30 nieszczęsnych litrów, jeżeli nie chcemy, bo to nie będzie uchybienie dla projektu tej uchwały. Reasumując, choć treść tej uchwały jest niewielka, ale wychodzi ona naprzeciw tym oczekiwaniom i ten zapis odpady komunalne zmieszane w każdej ilości oznacza, że każdy z nas jako mieszkaniec będzie podejmował decyzję, oczywiście przewidujemy racjonalną, polegającą na rozsegregowaniu odpadów, umieszczaniu tych odpadów według tych dyskutowanych poprzednio typów pojemników, kolorów pojemników, nalepek na pojemnikach i odpady zmieszane tam, gdzie się ich rozsortować nie da. No i w tym momencie pojawia się pytanie, co w zamian, jaka będzie motywacja, poza taką wewnętrzną motywacją dotyczącą zachowań proekologicznych. Otóż jeżeli będzie się ktoś zachowywał nagannie, to znaczy będzie wrzucał odpady, nie wiem, zmieszane do szkła albo makulaturę, do butelek bądź odwrotnie, to w tym momencie firma odbierająca będzie uzyskiwała skażony produkt, ta, która odbiera na nasze zlecenia, która decyduje, co dalej z tymi odpadami, i ona będzie wywoływała reakcję taką jakby reakcję oczekującą przywołania do porządku takiego właściciela. Tak więc te narzędzia proekologiczne, ale takie przymusowe będą funkcjonowały dalej, natomiast zniesiemy to całe utrudnienie, które by polegało na konieczności przygotowania potencjalnego, pewnie niewykorzystywanego w ogóle, w skali zupełnie śladowej, oprzyrządowania polegającego na tym, co zrobić, jak ktoś wywali do śmietnika 35 litrów odpadu zmieszanego i jak się z tymi nieszczęsnymi 5 litrami rozliczyć. Stąd też propozycja takiej zmiany. Liczymy na to, że w treści ten regulamin i ta uchwała o szczegółowych zasadach obroni się i będziemy mogli procedować dalej, czyli uwalniać wykonawców usług. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy komisja przyjechała do projektu uchwały Komisji Gospodarki Mieszkaniowej? Komisja Gospodarki Komunalnej i Komisja Prawnej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Radny Bogdan. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, ja chciałbym przypomnieć Państwu... A
Panie Przewodniczący, Szanowni Goście. Ja chciałbym Państwu przypomnieć naszą dyskusję na temat odpadów zielonych, którą prowadziliśmy na poprzedniej sesji Rady Miasta. Wysoka Rada w swojej mądrości raczyła poprawkę moją odrzucić. Teraz się troszeczkę realia zmieniły, bo jak rozumiem zapis, który wprowadzamy poprawką, teraz odpady zielone jako odpady zmieszane będą mogły być odbierane w każdej ilości, bo bardzo łatwo te odpady zmieszać i do pewnego stopnia to pewnie rozwiąże kłopot mieszkańców, którzy walczą i mają problemy z tymi odpadami zielonymi. Natomiast no, mamy w naszym regulaminie zapis mówiący o konieczności segregowania odpadów zielonych. Uważam, że powinniśmy również wprowadzić zapis zobowiązujący gminę do odbierania tych odpadów zielonych, a potem w domyśle kompostowania i ewentualnie wprowadzenia jakiejś no, możliwości nabycia takiego dobrego ekologicznego nawozu. Dlatego chciałbym ze względu na to, że zmienił się kontekst, wrócić do tej mojej poprawki, którą proponowałem na poprzedniej sesji, a mianowicie w paragrafie pierwszym dodać punkt 6 o brzmieniu: komunalne odpady zielone zbierane w sposób selektywny, określane w regulaminie utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, ilości, w każdej ilości. Poza tym jeszcze chciałbym zgłosić pewien wniosek, a mianowicie, że z chwilą, gdy na terenie Gdyni powstanie faktyczna możliwość odbierania z nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy, każdej ilości komunalnych odpadów zielonych, obojętnie czy zbieranych selektywnie, czy w postaci odpadów zmieszanych, to w zależności jak Rada Miasta to tu podejmie decyzję, wprowadzić całkowity, całoroczny zakaz ich spalania. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja przypomnę naszą dyskusję sprzed miesiąca, czy tam półtora miesiąca, sprzed miesiąca. Opór przed kategoryzowaniem odpadów zielonych nie tylko z jakiejś doktryny, tylko z praktyczności, czy właściwie niepraktyczności tego typu zachowania dotyczącego trzech zdarzeń: nieprzewidywalności, częstotliwości pojawiania się odpadów, zróżnicowanie ilości tych odpadów wytwarzanych przez poszczególnych dysponentów nieruchomości, związane immanentnie z charakterem nieruchomości, z której ten odpad jest odbierany, i następnie jego no, cechami biologicznymi, które wskazują na to, że on nie może w odróżnieniu od innych odpadów surowcowych oczekiwać na odbiór zbyt długo. Tutaj Pan Radny słusznie zauważył, dlatego to określenie odpadów zmieszanych powoduje, że osoba, która będzie pomijmy jakieś sytuacje wykonywania jakiegoś wielkoprzemysłowego wytworzenia odpadów zielonych, ale ta osoba będzie mogła wykonać jedną czynność, mianowicie odpad zmieszany będzie w tym momencie uprawniał jego pojawianie się do tego, żeby w nim zmieszane były także odpady zielone, no tak jak mogły być wcześniej, ale do 30 litrów. Tutaj już tego ograniczenia nie ma. I co się dzieje? Otóż odpad zmieszany w odróżnieniu od odpadów surowcowych nie kończy swojego losu dotyczącego segregowania na momencie oddania go przez tego, kto wytworzył, trafia w tym momencie do jakiegoś zakładu unieszkodliwiania odpadów, gdzie podlega dalszym czynnościom rozsortowania, tak jak się to dzieje dzisiaj, bo przecież w tym odpadzie zmieszanym nadal elementy, które znalazły się tam nieświadomie, niechętnie, bądź z lenistwa, bądź z niemożności osoby, która ten odpad oddawała, one są rozsortowane, te mechanizmy istnieją dalej. Tak więc odpad organiczny, odpad zielony, jego przyszłość, na przykład na przykładzie zakładu unieszkodliwienia odpadów w Łężycach, tam on trafia potem na kompostownię, no ten kompost, jego zapotrzebowanie na jego wykorzystanie są różne, natomiast nie przerywa to cyklu wykorzystania tych odpadów. Natomiast apeluję jednak o
pozostawienie tego poniekąd kompromisowego rozwiązania, które mówi tak, odpad zielony ma swoje miejsce, które może trafić w postaci odpadu zmieszanego, natomiast nie do wyrównania. Przypomnę, odpady zmieszane będą zbierane z radykalnie częstszą, większą częstotliwością niż odpady surowcowe. No, nie można sobie wyobrazić, żeby worek ze świeżo skoszoną trawą albo pojemnik oczekiwał miesiąc na odbiór, tak jak się to dzieje w przypadku szkła czy makulatury. A przypomnę, raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, czy częściej będzie pobierany odpad zmieszany z gospodarstwa. Tak więc tutaj ten okres tego zastąpienia kompostownika pojemnikiem będzie radykalnie krótszy. I to tyle, jeżeli chodzi o ten element. Była jeszcze druga uwaga od pana radnego. To ja rozumiem, że to był ten element i wydaje mi się, że wprowadzenie czy zniesienie tego limitu powinno problem rozwiązać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Szanzowski. Istota tego wniosku znajdowała się na końcu. Pan prezydent zauważył, chodziło o to, żeby zakazać całkowicie spalania w momencie, kiedy się pojawi możliwość odbioru zielonych, bo zakaz spalania nie jest całoroczny. W pewnych miesiącach jest to dozwolone z tego co wiem. W każdym razie to się dzieje. Także na pewno to się dzieje i na pewno jak taka możliwość się pojawi odbierania, to trzeba w sposób bardzo restrykcyjny do tego podchodzić, bo to rzeczywiście w sposób dosłowny i przenośny psuje atmosferę w naszym mieście. Proszę Państwa, ja bym jednak w jakiś sposób chciał uczulić władze miasta na to, żeby te odpady zielone zbierać w sposób selektywny. One są produkowane głównie sezonowo, w związku z tym w tym sezonie można zmóc częstotliwość odbierania tych odpadów zielonych. One często są w dużych ilościach wtedy produkowane. Natomiast mieszanie ich powoduje to, że powstaje nawóz, który jest niechętnie odbierany, bo on jest zanieczyszczony różnymi rzeczami, szkłami itd. Ja osobiście, hodując psy, odczuwam potrzebę dobrego, ekologicznego nawozu niechemicznego, który mógłbym w sposób bezpieczny rozsypać na moim trawniku i zasiewić trawnik. Jeżeli on będzie mieszany, to na pewno do niego nie sięgnę, bo będę się bał różnych rzeczy, które tam będą do znalezienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w takim razie jeszcze ewentualnie chciałbym wyjaśnić, że w Ekodolinie są pozysk odpadu zielonego, to jest jedna sprawa, natomiast inną rzeczą jest też odwrót masy zielonej, niezmieszanej i są specjalne kompostownie, które produkują ekologiczny nawóz w tej chwili już. Natomiast niewątpliwie będziemy dążyć do tego, żeby zwiększyć segregację i masę odzysków zdrowych. To na pewno. Dziękuję. Czy pan Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowny Panie Radny, ja myślę, że tak, jeżeli w Pana wniosku było takie sformułowanie, że w momencie, kiedy się pojawią możliwości, żeby miasto to zagospodarowało, przyjmijmy może tak, jak to się działo przed chwilą, czy miesiąc temu z tą deklaracją, że zajmiemy się sprawą wcześniejszej uchwały. Może ja bym zaproponował podążanie takim trybem i też to rekomenduję Radzie, że my jesteśmy na początku pewnego procesu dotyczącego nowego, całkowicie rewolucyjnego, jeżeli chodzi o organizację, a zobaczymy, jak to wyjdzie po stronie zachowań mieszkańców procesu dotyczącego gospodarowania odpadami. Jeżeli zachowania i to prawo wielkich liczb wskaże na to, że pewne zdarzenia mają miejsce, wytwarzają pewne zachowanie mieszkańców, te nasze czynności będą mogły być w jaki sposób modyfikowane. Każdy odpad zmieszany trafia na sortownię, tam jest dokonywana jego powtórne na tych taśmach, które działają na trzy zmiany, na dwóch taśmociągach. Każdy, kto był w Łężycach, wie, jak to wygląda.
Tam jest dokonywana ta sortownia, tam powstaje wolumen tego odpadu organicznego, czy to jest trawa, czy to są odpady komunalne, te organiczne. System funkcjonuje. Na dzień dzisiejszy ten strumień tam trafia, jest z niego wytwarzany kompost, z którym nie wiadomo do końca co zrobić, bo zapotrzebowanie jest niewielkie. Jeżeli pojawi się linia technologiczna, bądź zachowanie i reakcje mieszkańców, które będą wytwarzały i tworzyły z tego elementu większą ilość jakiegoś produktu, który trzeba serwisować, to wtedy będziemy mogli takie decyzje podejmować. Przypomnę, że każde takie zachowanie pod tytułem każdy ma prawo oddać odpad zielony ze swojego gospodarstwa domowego, a miasto ma za zadanie zorganizować jego odbiór w częstotliwości takiej, żeby w pergoli śmietnikowej nie nastąpiła jakaś, nie wytworzyła się jakaś bomba ekologiczna. Taki pomysł i taka teza wytwarza pieniądze. Koszty, które za tym trzeba stworzyć, które trzeba wpisać do SIGZ-u i trzeba potem uśredniając je jednak przelać na wszystkich mieszkańców. My za chwilę będziemy te pieniądze liczyć i tutaj proponowałbym ostrożnie w tej chwili rozszerzać tę ofertę, którą my za tę opłatę mamy wprowadzić, ponieważ istnieją uzasadnione bądź nie, ale jednak obawy, czy te opłaty nie będą istotnie różne od obecnych, deklarujemy, że nie. Ale każdy dodatkowy serwis, dodatkowy pojazd, dodatkowy wysoki domestw, to są pieniądze. Dlatego pozwólmy, proponuję temu systemowi zadziałać, zafunkcjonować, będziemy to monitorować. Jesteśmy, tak jak pozostałe miasta na początku, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. I proponowałbym przyjąć to, ten system w ramach i w organizacji, którą Państwu żeśmy zaproponowali. Odpady zielone znikają, mają gdzie zniknąć, mają gdzie być rozsortowane, mają gdzie być skompostowane. Jeżeli się pojawi potrzeba ich nadzwyczajnego, ekstraordynaryjnego odbioru, co niesie za sobą pieniądze, to za czas jakiś możemy tego wrócić. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie chciałam zabrać, to nawet do Trzymańskiego, czy podtrzymuję poprawkę głoszoną. Dziękuję bardzo. W takim razie pytam, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w proponowanym kształcie, w punkcie czwartym aneksu. Wysoka Rado, karetki pogotowia są mieniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a zgodnie z ustawą o działalności leczniczej taki samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pozbywając się części swojego majątku musi uzyskać na to zgodę Rady Miasta i o zgodę taką występuje w sprawie dwóch karetek, które są całkowicie wyeksploatowane. Odjechały kilkanaście razy dookoła. Jeżdżą z Budyni, głównie przebiegi 400 tysięcy kilometrów. Koszty remontu grubo przekraczające ewentualną wartość tych samochodów. Stąd prośba o zbycie. Ważna informacja, zbycie tych karetek nie umniejszy zdolności reagowanie na zdarzenia wymagające karetki, ponieważ te karetki od dłuższego czasu już nie służą do wyjazdów tych takich alarmowych, co najwyżej do przewożenia chorych ze szpitala, na przykład do miejsca zamieszkania, ale to stopniowo będzie zastępowane innym taborem. Zaakceptowana ta sprzedaż została przez sprawę społeczną, a teraz prośba o ostateczne zatwierdzenie z możliwości przez Wysoką Radę. Dziękuję bardzo. Projekt opiniowała Komisja Zdrowia. Dziękuję. Czy jakaś komisja opiniowała jakiś projekt? Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały o podjęciu uchwały? Dziękuję bardzo. Kolejny projekt wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Janowskiej. Pan Prezydent Staszek. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ostatnie dwie uchwały dotyczące nieruchomości.
Pierwsza z nich dotyczy ulicy Janowskiej, działka, która właściwie szkic, który jest dołączony przez Kopiejaśnia 35 metrów kwadratowych. Prosimy Państwa o wyrażenie zgody na sprzedaż tej nieruchomości. Sprzedamy ją. Mam nadzieję, że znajdą się chętni, a chętni to dwie sąsiadujące nieruchomości. Stąd też przewidujemy zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do sąsiadów tej wąskiej działki, co wydaje się oczywiste. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa mógłby zabrać głos? Projekt uchwały był opiniowany przez trzy komisje. Komisja Gospodarki Mieszkaniowej, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Strategii Polityki Gospodarczej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości? Proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały sprostowanie obecności pisarskich w projekcie uchwały w sprawie nieruchomości położonej przy ulicy Morskiej. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w komentarzu czy w uzasadnieniu tej uchwały w tytule, w spisie treści mamy stwierdzenie oczywistej obecności pisarskiej, ale to już w samej treści proponujemy zmienić treść uchwały. Ponieważ no, nastąpiła ta omyłka oczywista, no, ale trzeba to korygować trybem uchwały. Miesiąc temu podając Państwu uchwałę dotyczącą przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w pasie ulicy Morskiej, czyli w tej uchwale dokonaliśmy błędnego wpisu numerów ksiąg wieczystych. W związku z tym proponujemy Państwu zapis prawidłowy, reszta uchwały się nie zmieni. Dziękuję bardzo. Ten projekt był opiniowany przez trzy komisje. Komisja Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Komunalnej i Komisja Strategii. Nie jest. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Ktoś z Państwa jest za podjęciem uchwały z aneksu punktu 7. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt 8 to zmiana uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej. Bardzo proszę pana prezydenta Staszaka o zaprezentowanie projektu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jak Państwo widzicie w treści tej uchwały następuje i w uzasadnieniu mamy na ten temat informacje. Zostaje wprowadzona korekta dotycząca terminów dotyczących procedowania w zakresie uchwały przyjętej w czerwcu w ten sposób, iż skreśla się w wyniku uwagi, którą wniosł nadzór wojewody, skreśla się szczegółową agendę, która w paragrafie trzecim została opisana, czyli skreślamy te terminy, które nakładały swoisty gorset czasowy, mówiąc o 2 tygodniach na rozpatrywanie procedowania w momencie złożenia wniosku i następnych czynności związanych z jego realizacją. Wynika to z uwagi wojewody pomorskiego dokonującego oceny uchwały z czerwca tego roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządności. Proszę o opinię. Komisji Gospodarki Komunalnej o złożenie sprawozdania. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą.
przekonać, kto prowadzi obrady, by prawidłowo się polecić. A zatem, panie przewodniczący, szanowni państwo, krótka informacja o pracach Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Poprzednia informacja była rok temu, więc sprawozdanie jakby dotyczy podsumowania tych ostatnich 11 miesięcy. Skład komisji niezmienny, 8 osób. Także nawet nie mamy szans tutaj się pospierać o przyjęcie kogoś do naszego składu. To oczywiście świadczy o zainteresowaniu problematyką komisji. Jak pewnie też państwo zauważycie, zdecydowana większość punktów z porządku obrad w poszczególnej sesji jest opiniowana przez naszą komisję, więc trzeba powiedzieć, że podstawowym obszarem jej zainteresowania jest jednak przyglądanie się poszczególnym punktom porządku obrad i to jest jakby oczywiste, myślę, że dzieje się z należytą starannością. Tematów, które nie powtarzają się na wszystkich komisjach i dlatego warto choćby państwa uwagę tutaj trochę poddać. To tak, ta tematyka śmieciowa, która w poprzednim roku bardziej dotyczyła przyglądania się tematom ekodoliny. Teraz oczywiście jesteśmy na bieżąco informowani o sytuacji w zakładzie, ale przede wszystkim oczywiście obszarem zainteresowania stają się kwestie związane z ustawą śmieciową. Tutaj mamy zaległe spotkanie z panem prezydentem Guciem, obiecane nam przed wakacjami. Miejmy nadzieję, że teraz już z większą porcją wiedzy też będziemy mogli o tym temacie rozmawiać. Przyglądaliśmy się osobom listy rankingowej tych dróg gminnych jeszcze w poprzedniej kadencji, bo ona tak naprawdę jest w dalszym ciągu kończona. Tutaj dostajemy bieżące informacje o poziomie zaawansowania poszczególnych tematów. A ta lista oczywiście płynnie prowadzi do przyglądania się tej polityce inwestycyjnej rad dzielnic, temu jakie zadania są przyjmowane czy proponowane do realizacji. I myślę, że ta kwestia dotycząca podstawowej wątpliwości, czy te środki rozdzielone na rady dzielnic pozwolą im sprawnie realizować tematy inwestycyjne, będzie tematem dużej uwagi. Było parę tematów lokalnych, choćby dotyczących kwestii powiązania inwestycji w ulicy Heweriusza z ulicą Kopernika. Pan Walczak nas uczulał na taki temat. Tych tematów lokalnych staramy się ich przyglądać tak trochę dokładniej, stąd też przyglądanie się tematowi rewitalizacji obszaru Opatarskiego i Zamenhofa, który na wniosek kolegi Marcina Horały został trochę poszerzony o próbę spojrzenia na obszar całej gminy z perspektywy innych obszarów wymagających rewitalizacji. No to jest dość ciekawe studium przypadku, ponieważ jak komisja zwróciła, wyraziła wstępne zainteresowanie tym tematem, natomiast trzeba przyznać, nikt poza panem radnym Horałom jakiegoś tematu nie podjął dalej, nie wykonał zleconej pracy domowej. W związku z powyższym ten temat trochę śmiercią naturalną umarł za zgodą osoby, która go zaproponowała, przyjęła do wiadomości, że stali członkowie komisji nie przeżywają aż takiego zaangażowania w te tematy. Jakby na tym wątek się zakończył, to dla tych osób, które chciały nas zapytać o postępy w tym zakresie. Była też wspólna komisja absolutoryjna, trójkomisyjna, to w ramach ekumenicznej pracy z innymi komisjami. Z tematów czekających wciąż przyjętych do porządku, o których też pamiętam i o których będziemy państwa interesować, temat śmieciowy raz wspomniany, chyba zgłoszony też dla przypomnienia przez pana radnego Cichockiego, temat placów zabaw, do którego wstępne materiały dostaliśmy, ale na którym taka systemowa dyskusja też jeszcze się odbędzie. Dziękuję członkom komisji za świetną frekwencję i bardzo dobrą pracę na komisji. Niech mi też wolno będzie podziękować panu radnemu Szczerbkowi za dzisiaj tutaj wygłoszoną uchwałę pod moim adresem osoby prowadzącej tę komisję. Mam nadzieję, że ta pozytywna atmosfera utrzyma się do końca kadencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Pogórze. Zapraszam do mikrofonu panią przewodniczącą. Mam nadzieję, że dla nas też pan komisarz jest przedmiotem naszej uwagi. Bardzo proszę. Witam serdecznie wszystkich państwa, panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowna rado oraz nasi szanowni mieszkańcy. Cieszę się, że jako Rada Dzielnicy mamy możliwość przedstawienia nie tylko sprawozdania z pracy Rady, jak również naszych bolączek i tematów, którymi się zajmujemy. Rada Dzielnicy Pogórze przyjęła tak jakby dwa fronty swoich działań. Jedno to są zadania inwestycyjno-remontowe, w ramach których remontujemy ciągi piesze, chodniki, wykonujemy drobne naprawy,
oświetlenia, uzupełnienia oświetleń. Druga sprawa to są kwestie, które są kierowane do naszych mieszkańców, czyli są to festyny, wigilia dla podopiecznych MOPS-u, jak również działania kierowane do młodzieży w ramach programów Otwarta Szkoła i Otwarte Przedszkole. I na bazie tych kierunków nasz bieżący budżet roku 2012 jest realizowany. W zasadzie możemy powiedzieć, że zmieścimy się z wszystkimi zadaniami, ponieważ te, które są z tego drugiego kierunku, została nam tylko realizacja Wigilii. Nie wiem, czy Państwo wiecie, chciałabym tu przybliżyć w dwóch zdaniach. Robimy tą Wigilię zawsze taką drogą gospodarczą, tak powiem. To znaczy zakupujemy produkty i sami przygotowujemy paczki. Przygotowujemy również przedstawienie jasełkowe. Zapraszamy około 150 osób podopiecznych ze swoimi bliskimi, którzy mają okazję z nami tą Wigilię spędzić. Jest łamanie opłatkiem, są jasełka, jest program dla dzieci. Co roku coraz większym zainteresowaniem cieszy się ta impreza, także jest 65 rodzin, a jak mówię, 150 i więcej osób, które biorą udział w tej imprezie. Jak zwykle potrzeb jest więcej niż możliwości, dlatego korzystamy co roku również z zdobycia dodatkowych środków w postaci udziału w konkursach. W zasadzie podejmowaliśmy wyzwanie w każdym konkursie, no niestety udało nam się tylko wygrać w jednym. Powstał na terenie zespołu szkół nr 11 Arboretum, ogród dendrologiczny. Jest to plac, na którym właśnie są posadzone rośliny i co roku młodzież dosadza tam swoje drzewa. Drzewa, krzewy, które w naszym środowisku się dobrze aklimatyzują. I to jest tak jakby ich pamiątka również po tym, że byli tu uczniami i to był jakiś ich drobny wkład. Przystępując do konkursów, staramy się wybierać te zadania, których realizacja poprawi standard życia naszych mieszkańców, jak również daje możliwości do rozwoju. Patrzymy także na to, jaka jest polityka miasta i właśnie w oparciu o politykę, o taki kierunek, jaki ma jest w urzędzie podjęty, czyli polityka rowerowa miasta, powstał projekt mini miasteczka rowerowego przy zespole szkół nr 11, który miałby propagować wśród młodzieży bezpieczną drogę do domu, do szkoły, jak również dać możliwość zrobienia na przykład karty rowerowej. To by dotyczyło zarówno korzystania młodzieży cyklicznie, czyli w każdym roku, jak również dzieci przedszkolnych, które też powinny się takich zachowań uczyć. No niestety nie spotkaliśmy się tutaj za propadą komisji, która ten projekt rozpatrywała. Wspomniałam tutaj o zespole szkół nr 11, ponieważ jest to, właśnie był to do tej pory jedyny obiekt, taki, z którym mogliśmy współpracować. I dlatego tam kierujemy swoje kroki i współpracujemy, korzystając z zaplecza zarówno w bieżących działaniach Rady, jak właśnie również w przygotowywaniu konkursu. I tu pozwolę sobie podziękować pani dyrektor Lidzie Ślewińskiej za właśnie wyjątkową współpracę. Budżet Rady Dzielnic w zestawach kapitacyjnych nie pozwala nam rozwinąć skrzydeł, więc jako Rada mieliśmy nadzieję, że ten duży budżet inwestycyjno-remontowy pozwoli nam na zrealizowanie większej ilości zadań. Ale gdy otrzymaliśmy metryczki, to koszty były tak kosmiczne, że z tego mogliśmy jedynie, możemy przyjąć do realizacji zadanie jednej krótkiej 150-metrowej ulicy. Dlatego no, jesteśmy trochę zszokowani i takie mam pytanie, skąd te kosmiczne stawki, bo nasza Rada ma niespełna milion budżetu i 150 metrów ulicy wydaje nam się taką bardzo wysoką ceną. Rada Dzielnic w myśl statutowego zapisu to organ wspomagający Radę Miasta, ale patrząc jak są załatwiane nasze sprawy w wydziałach, no nie bardzo czujemy się partnerami. My wiemy, że są problemy i nie wszystko to jest tak, że co chcemy zrobić, to są wydziały w stanie zrobić, natomiast no nie ma dyskusji, nie ma jakiegoś takiego chęci porozumienia i pomocy w rozwiązaniu problemów tam, gdzie one są. Rada Dzielnicy Pobórze składa się z 15 osób. W obecnej kadencji mamy 7 nowych
radnych, którzy, osoby, które bardzo się zaangażowały w tą działalność i którzy są fachowcami w swoich branżach, więc mają różne szersze rozeznanie. I po półtorej roku pracy nasi radni są no niestety rozczarowani i zawiedzeni tym, jak wygląda, jak jesteśmy radni bezradni. Jest taki slalom, który Państwo też pewnie znacie i on się niestety nam bardzo często nasuwa. Chciałam jeszcze powiedzieć tutaj na szerszym gremium o zadaniach, których realizacja przekracza nasze możliwości finansowe. Mamy taki wielki problem z skrzyżowaniem ulicy Unruga, Puckiej i Czerwińskiego. Tam się prosi rondo. Tak jak u góry zostało sławne rondo Openera zrobione takim systemem gospodarczym, także tutaj też byśmy chcieli coś wspólnie w tym kierunku spróbować zrobić. Drugi temat, który poważnie nas czeka, to są cały konstrukt ulic osiedla Górnego Pogórza, które w tej chwili są w trakcie przekazywania. Do tej pory większość z nich to były ulice spółdzielcze, gdzie po 30 latach są one po prostu w fatalnym stanie. Ulica Porębskiego, która w tej chwili jest najbardziej zaawansowana, chcielibyśmy podjąć to zadanie i właśnie z naszego budżetu, tego dużego, jak go nazywamy, spróbować to zadanie realizować tutaj w porozumieniu z ZDIZ-em. Jeszcze jest jeden taki dla nas temat, który jest właściwie w sferze chyba marzeń. Chcielibyśmy, żeby na terenie dzielnicy Pogórza powstał jakiś teren rekreacyjny w postaci małego parku, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać, gdzie można by było robić integracyjne spotkania w postaci na przykład festynu. Na koniec chciałabym troszkę bardziej optymistycznie to, co nam się udało i co widzimy na plus. Czyli długo oczekiwany plac zabaw przy ulicy Złotej, 3 kadencje trwało, dopóki udało się go zrealizować. W tej chwili powstał pierwszy etap tego placu, czyli plac zabaw dla dzieci młodszych. Mamy nadzieję, że mimo trudności uda się również zrealizować ten drugi etap, to są boiska sportowe dla młodzieży. Cieszy nas również bardzo realizacja drogi rowerowej, która w tej chwili przebiega wzdłuż ulicy Unruga i jest to, podnosi to standard naszej dzielnicy, która no, nie ukrywamy, jak wszystkie obrzeżne dzielnice, ma trochę inny status i jest no, jakby nie było sypialnią. I na koniec jeszcze pozostawiłam sobie taką przysłowiową wisienkę na torcie. Od 2 miesięcy mamy na terenie naszej dzielnicy bibliotekę. Byliśmy chyba jedyną dzielnicą, która była bez biblioteki. Czyniliśmy różne działania w tej kwestii, pomysły typu bibliobus i tak dalej. No ale w końcu dzięki działaniom osób, które się w to włączyły, nasza inicjatywa została poparta i mamy piękną, nowoczesną bibliotekę i tu chciałam podziękować tym osobom, które wsparły ten nasz projekt. No i chciałam podziękować również za możliwość wystąpienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Ostatni raz w zeszłym miesiącu Pan Przewodniczący przedstawiał sprawozdanie z pracy Komunalnego Związku Gmin Doliny Rednej Kolonki. Ja chciałabym powiedzieć, że przez ostatni miesiąc nadal członkowie związku, przedstawiciele związku pracowali nad tą rewolucją śmieciową, którą przyniosła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. Przedstawiciele brali udział w debatach związanych z budową spalarni. To jest bardzo duży problem dla naszego województwa i ta spalarnia ma powstać w Gdańsku. Także nasi przedstawiciele cały czas monitorują tę sprawę. Również Komunalny Związek przygotowuje się do przejęcia pewnych funkcji związanych z realizacją ustawy. To są głównie funkcje związane ze sprawozdawczością i wydawaniem pozwoleń dla firm wywozowych. Ostatnie posiedzenie miało miejsce w poniedziałek ostatni, na którym rozmawialiśmy na temat realizacji budżetu w pierwszym półroczu.
Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację, że budżet został wykonany w zaplanowanej części, a nawet pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie blisko 159 tysięcy złotych, pomimo planowanego wcześniej deficytu. Także jest to bardzo pozytywny aspekt. W tej chwili Związek przygotowuje się do opracowania budżetu na kolejny rok. To będzie budżet trudny, jak wszyscy Państwo wiecie, także związany ze zmianami w zakresie prac, które będzie prowadził Związek. Także czekamy na przygotowanie tego budżetu. Również przedstawiciele Związku przedstawili bardzo ciekawe materiały. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, są one dostępne u Pana Przewodniczącego lub w Biurze Rady, związane ze statystykami dotyczącymi firm wywozowych na terenie Związku oraz z jakością wód, które znajdują się w obrębie starego wysypiska, zamkniętego już wysypiska Ekodoliny. Jest to bardzo ciekawy materiał, bardzo pozytywny, to znaczy, że badania wykazały, że jednak to wysypisko nie zakłóca ekologii środowiska, jest bezpieczne. Wody, które tam się znajdują, które wypływają z tego starego składowiska, są dobrej jakości. Przekraczają tylko w zakresie żelaza pewne normy, ale nie jest to niebezpieczne dla środowiska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kończymy interpelację. Do prezydium wpłynęła jedna interpelacja, złożył ją pan radny Łukasz Cichowski, dotyczy kosztów zainstalowania motory. Przekażemy do pana prezydenta. Informacja. Czy ktoś z Państwa radnych pragnąłby złożyć informację? Bardzo proszę pana radnego Łukasza. Szanowni Państwo, nie wątpię, że wszyscy z zawartych tchemi oddechy do dechy czytacie biulet informacyjny Rady Miasta Gdyni, ale ponieważ po raz pierwszy pojawiła się w nim informacja, czyli protokół z posiedzenia Gdyńskiej Rady Rowerowej, więc chciałem Państwa poinformować, że dzięki przychylności Biura Rady Miasta, za co Pani Mariowi Orwin dziękuję, te protokoły będą się tutaj znajdować, dzięki czemu też Państwo jako radni będziecie mieli bieżące informacje o tych tematach, które są tam omawiane. Wiem, że mieszkańcy tymi tematami rowerowymi się interesują, pytają, nie wszyscy z Państwa musicie mieć bieżącą wiedzę na ten temat. Mam nadzieję, że dzięki tym protokołom, które punkt po punkcie opisują omawiane sprawy, też każdy z radnych będzie mógł wiedzieć o więcej, czy ewentualnie będzie wiedział, o których tematach chciałby się dowiedzieć więcej. Także zachęcam do lektury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosił o głos pan radny. Proszę panie. Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym Wysoką Radę poinformować, iż Regionalna Izba Rachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za pierwszy półrocze, o czym mówiliśmy na niektórych komisjach, zaś protokół tej Regionalnej Izby Rachunkowej znajduje się w protokole obrad Komisji Strategii. W związku z tym, jeżeli ktoś z Państwa zechciałby pochylić się nad tym, serdecznie zapraszam. Natomiast druga informacja już jest w Pani Zosiu poza protokołem. Chciałem koniecznie pozytywnie wystąpić przed Panią Przewodniczącą Komisji Dzielnicy Pogórze, ale ona wyszła niestety po mojemu żalowi, dlatego że zadała ona jedno pytanie, które Wysoka Rada słyszała i ktoś powinien jej odpowiedzieć. Chciałem tą ambicję wziąć na siebie, a mianowicie skąd się biorą kosmiczne ceny. Chciałem zapytać w odpowiedzi, skąd się w ogóle bierze kosmos. Otóż kosmos bierze się z budżetu. Dobrze, że nie słyszymy. Kosmos bierze się z budżetu. Dziękuję. Ja się bardzo proszę. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, ja może w imieniu moich koleżanek pozwolę Pani, że również to dobre rzeczy tam Pan skarbi, że komisja dotycząca wykonania budżetu w ciągu pierwszego półrocza, jak również wszystkie dylematy związane z tworzeniem budżetu na rok 2013 będą rozwiązywane 25 października o godzinie 17 w
tej sali, myślę, że będzie to nam najwygodniej. Komisja Kultury, Komisja Edukacji, Komisja Sportu. Będziemy wspólnie rozmawiać. Tylko proszę Państwa o zanotowanie tej daty 25 października, godzina 17. Środa. Czwartek. Nie. Pan skarbnik prosił o środę. Czyli musimy to przełożyć na 24 na środę. Proszę, 24 środa o godzinie, przepraszam, muszę to otworzyć. 24 środa o godzinie 17. Sesja jest tydzień później 31. Tak, sali. Dziękuję bardzo. Prosił o głos pan radny Marcin Korała. Chciałbym przekazać Państwu informację, a raczej zaproszenie na spotkanie otwarte pod tytułem czy na temat czy Chylonia Cisowa i Pustki to dzielnice dyskryminowane. Szczególnie zapraszam radnych z tych dzielnic, ale wszystkich radnych z dwóch powodów. Po pierwsze, no oczywiście będąc radnym miasta decyduje się o wszystkich dzielnicach, o tym wymienionym, więc warto przyjść i pewną wiedzę nabyć. Ale druga jest taka, że my wszyscy w swojej praktyce na pewno spotykamy się z twierdzeniami mieszkańców, że to właśnie ich dzielnice to są te dyskryminowane, czy zapomniane, czy w jakiś tam inny sposób pominięte. I tak twierdzą mieszkańcy, no, można powiedzieć, wszystkich dzielnic Gdyni, więc siłą rzeczy można założyć, że przynajmniej część z nich nie ma racji. Z drugiej strony stanowisko Urzędu Miasta jest zupełnie odwrotne, czyli no, też przynajmniej można założyć, że w jakimś przypadku może się mylić, a na tym spotkaniu między innymi jednym z jego celów będzie próba zastanowienia się, czy istnieje jakaś metodologia, która z pozycji wrażenia ogólnego pozwoliłaby przejść do danych, do liczb, na których można by pracować i tego rodzaju dylematy rozstrzygać. Już potwierdzili obecność przedstawiciela rad dzielnic z tego terenu, kolega radny Łukasz Cichowski. Ja jeszcze raz wszystkich zapraszam. Jest też możliwość, gdyby ktoś chciał po zawzięciu udziału w dyskusji wystąpić z jakimś referatem czy prezentacją, to tylko prośba o wcześniejsze uzgodnienie szczegółów technicznych i jak najbardziej jest to możliwe. Niedziela, tak jest, to chciałem na koniec, żeby zostało w pamięci. Niedziela 30 września, godzina 17, sala konferencyjna w dworku Mitro przy ulicy Chylońskiej 55. Dobrze. Czy są, przepraszam, pan radny, czy pięć prosił o głos? Ja tylko proszę kolegów z Komisji do Spraw Mieszkaniowej, żebyśmy chwilkę po sesji dostali, żebyśmy ustalili termin spotkania naszego związanego z programem rewitalizacji Potachackiego i okolic, więc musimy się po prostu do tym dogadać, bo tak proszę o chwilę czasu jeszcze po sesji, tak? Dziękuję. Czy są jeszcze inne głosy? To ja pozwolę sobie zaprosić Państwa na jutrzejszą uroczystość, rocznicę powołania Narodowych Sił Zbrojnych. Organizatorem jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. O godzinie 12 spotkamy się przy tablicy upamiętniającej udział żołnierzy Armii Krajowej w czasie wojny z okupantem i w trakcie wyzwolenia. Jutro, godzina 12, Super Kościuszki przy tablicy żołnierzy Armii Krajowej. Czy są jeszcze inne informacje? Nie widzę, dziękuję bardzo. Wolne głosy. Bardzo proszę, czy są chętni do wystąpienia w formie złożenia wolnych głosów. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Kolejna miesięczna sesja, tym razem piątą środę miesiąca października 31 godziny 12 w sali 105. Materiały dwa tygodnie wcześniej. Dziękuję Państwu za udział. Dziękuję panu przewodniczącemu, dziękuję panu prezydentowi, dziękuję mieszkańcom Gdyni, dziękuję gościom zaproszonym, dziękuję przedstawicielom. Sesję 23.